Cześć wszystkim, witam Was znowu na moim kanale. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda podejście do przygotowania zawodnika kompleksowego, czyli nie tylko do okresu prepa, ale też okresu peak weeku, okresu off-seasonu i wszystkiego, co z tym związane. Dzisiejszym gościem jest oczywiście Krystian Wolski, przedstawiać nikomu nie trzeba. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Właśnie, no i w związku z tym, że tematyka jest oczywista, to chciałbym się Ciebie zapytać, jak Ty, w związku z tym, że jesteś również trenerem, wystawiasz zawodników w dobrych formach, co jest najważniejsze, i chciałbym się dowiedzieć, bo Ty jakby przez swoje lata udowodniłeś wszystkim, że można robić pewne rzeczy w nieco inny sposób. Wiadomo, że też podejście czasem zależało w Twoim ściśle przypadku od tego, z kim współpracowałeś na daną chwilę, natomiast długi czas przygotowywałeś się też sam, z tego co wiem, jakby nawet teraz ten okres jakby ostatniego przejścia chyba między trenerami, nie wiem, czy to tak można określić, gdzieś tam głównie bazowałeś na swoim podejściu, zresztą nawet jak robiłeś coś ze Stefanem, to gdzieś tam swoje doświadczenie w to przeplatałeś, więc generalnie jesteś takim człowiekiem, który na własnym doświadczeniu lubi bazować, a mówiąc o tym, że robi troszeczkę inaczej wszystko, bo wiesz, teraz jest moda na trenowanie do upadku, trenowanie, wiesz, top, back off i tak dalej, angielska szkoła, natomiast ty nigdy się jakby pod presją tej angielskiej szkoły nie ugiąłeś i zawsze to było tak, że twierdzisz i pewnie będziesz twierdził, że można robić pewne rzeczy inaczej. Zresztą widziałem też czasem jakby zestawy treningowe, czy tam programy treningowe, czy plany treningowe, jak zwał, od ciebie i one zawsze są rozpisane w sposób taki dość szczegółowy i zupełnie różni się to od tego, jak wygląda to u innych trenerów. Także przejdziemy sobie od początku, czyli wyjście z okresu, przejście przez okres masowy, wiadomo, kończymy okres masowy, każdy kończy go w nieco innym jakby pułapie, że tak powiem. Jedni są mniej, drudzy bardziej zatłuszczeni, jedni są mniej, drudzy bardziej zmęczeni, ale uśredniając mamy taką przeciętną osobę, która skończyła swój off-season, czyli swoją okres masowy. Zaraz się ktoś przyczepi, że nie ma czegoś takiego off-season w kulturystyce, na takim pułapie zadowalającym, czyli nie wyżej niż powiedzmy 12% tkanki tłuszczowej, no 12-14, zależy jak kto na to patrzy, czyli widoczną kratkę na brzuchu, jakieś tam zarysowania na nogach są. Jest to taki, nie jest to ulaniec, widać, że trzyma wodę, jest tam troszkę fatu, wiadomo, i nie jest jakoś mocno przemęczony. Pytanie jest takie, czy na start zaczynasz od jakiegoś roztrenowania przed samym prepem, żeby ktoś był świeższy, czy lecisz na tak zwane cold turkey, czyli prosto po prostu z mostu wchodzicie w prep? Wiesz co, zanim jeszcze odpowiem na twoje pytanie, to tam wrócę do tego, co powiedziałeś odnośnie mojego doświadczenia i współpracy z innymi trenerami. Ja generalnie nigdy nie miałem okresu, w którym przygotowywałem się totalnie sam. Nie? Zawsze to było tak, że do jakichś zawodów ktoś mnie tam przygotowywał i od początku gdzieś tam sięgając pamięcią, to najpierw pracowałem z Sebastianem Kosińskim tam, czy jakby te pierwsze lata swojej kariery, później z Emilem Kaleńskim, później z Łukaszem, no i później ze Stefanem, no nie? Więc a propos tego doświadczenia takiego, które posiadam, jest to wynikiem zwyczajnie tego, jakby tych współprac wszystkich, które po drodze przerobiłem, plus to, co sam zacząłem, znaczy no, to, czego się sam o sobie nauczyłem w tych wszystkich przygotowaniach, jakby przez te wszystkie lata treningu. I stąd się też bierze później jakby ta moja metodyka pracy z innymi zawodnikami czy też klientami. Tu nie mówię w kontekście tylko i wyłącznie przygotowań do zawodów, przepraszam, ale również i takich zwykłych osób, które trenują zwyczajnie, hobbystycznie dla siebie, bez myśli o startach sylwetkowych, no nie? Więc to taki mały off topic. Natomiast co do twojego pytania, u mnie to wygląda tak, że jeżeli osoba jest w miarę właśnie świeża, no nie jest jakoś tam mocno przemęczona tym okresem masowym i przechodzimy w prepa, to jest to tak naprawdę z tygodnia na tydzień jakieś tam, powiedzmy, zmniejszenie ilości jedzenia, dodanie ciut więcej aktywności, czasami też zmiana planu treningowego, bo uważam, że nie zawsze ten plan treningowy wymaga tej zmiany, zwłaszcza w dobie dzisiejszych, właśnie tak jak powiedziałeś, trendów, takich, nie wiem, może nie przekonań, ale obsesji, tak, na punkcie tego treningu, że co tam, załóżmy, nie wiem, 12, 8, 8 to już jest w ogóle tygodni, tak, że trzeba ten plan zmieniać. Dla mnie to jest abstrakcja, bo tak naprawdę w gruncie rzeczy
system, o który się opierasz, zawsze będzie działał i funkcjonował tak samo. To, co tam jest do zmiany, to ewentualnie jakieś jedno ćwiczenie czy dwa do zamienienia. Oczywiście, jeśli masz braki w sylwetce, to wymaga to odpowiednio spriorytetowania tego planu treningowego, tak, ukierunkowania pod to, co nas interesuje. Natomiast w dużej mierze i w większości przypadków ten plan treningowy zmieniam dopiero gdzieś tam później. Często jest tak, że osoby u mnie trenują wiesz, jednym planem i po pół roku, wracając tak naprawdę gdzieś tam od początku do końca z małymi zmianami, korektami, operują sobie obciążeniem, objętością, intensywnością i tutaj jakby ma to rację bytu i wcale nie trzeba, wiesz, co 8 tygodni w takim skrajnym przypadku zmieniać ten system treningowy, co nie? Jeśli chodzi o takie osoby, które być może faktycznie wychodzą poza ten procent body fatu, o którym wspomniałeś, 12-14%, no to często jest to tak, że wiesz, zależy też od osoby, no nie? Niektórzy tak mają tak, że mają tendencję do łapania tego tłuszczu i mimo tego nawet, że okres masowy był prowadzony w niedużej, na niedużej ilości jedzenia, tak? Bo nie wiem, nie wyłapałem może tego, jak Dawid w waszym wspólnym podcaście podchodził do tego, no ale ja jakby z perspektywy czasu zauważyłem, że jeżeli ktoś jest takim no właśnie przysłowiowym ulańcem, ma tendencję, to pchanie jedzenia na siłę po to tylko, żeby jakby ta tkanka dodatkowo tłuszczowa się odkładała i ta redukcja była dużo no, bardziej wymagająca. Nie ma to zwyczajnie sensu. Są osoby takie, które mogą mieć, wiesz, załóżmy, nie wiem, 900 gramów węgli, a są takie, którym wystarczy tam 600 czy 650 do 700 i w dalszej perspektywie tego off-sezonu, tej masy nie widzę po prostu sensu, bo no, wiem, jak to później będzie wyglądało. Inną kwestią jest też to, że często też takie, znaczy no nie często, ale jakby trening może nie jest na tyle efektywny, czy też ciężki, tak, w cudzysłowie, u tych osób, żeby ten przepał tych kalorii był adekwatny do wysiłku i do ilości jedzenia, wiesz, o czym mówię. Chodzi o to, że jakby, wiesz, jeśli ktoś je 900 gramów węglowodanów, a na treningu oscyluje na ciężarze 60-70% ciężaru maksymalnego, tak, no to po co mu te 900 gramów węglowodanów? To jakby w tym kierunku właśnie zmierzam, no nie? Niekiedy też robię tak, że pozwalam takim osobom, które będą właśnie, które są pomiędzy off-seasonem a prepem, zrobić jakieś, powiedzmy, nie wiem, tydzień, może z 10 dni, nie chcę powiedzieć słowa wakacji, tak, ale są też wypadki takie, że ludzie jakby w tym czasie też jadą, mają coś zaplanowane, tak, bo wcześniej ustalaliśmy jakiś plan działania i na przykład, no nie wiem, tak, dzisiaj mamy 1 czerwca, no to wczoraj kończyliśmy tam z kimś okres masowy, ktoś miał zaplanowane wakacje od 1 do 7, więc na te wakacje jedzie, jest to potraktowane jak taki, no nie wiem, właśnie tydzień roztrenowania, no nie, już w zależności od tego, czy ktoś tam ma chęć na to, żeby potrenować, czy się poruszać, czy nie, no to nie wnikam w to, bo w gruncie rzeczy, wiesz, przez tydzień czasu to tak samo jak jesteś chory. Organizm nie zdąży dobrze zaskoczyć tego momentu, w którym jakby nie dostaje bodźca treningu. Znaczy, no wiadomo, glikogen i tak dalej, to wszystko zaczyna się uszczuplać i wygląd się troszeczkę zmienia, ale chodzi mi o sam fakt taki, że mięśnie się aż tak bardzo od tego treningu nie odzwyczajają, no nie? I zwykle, jeśli miałbym komuś zalecić jakąś przerwę taką pomiędzy, nie wiem, off-sezonem, a coś nigdy całkowitego, wiesz, offa od treningu, jak to też bywało modne, że ludzie po miesiąc czasu nie trenowali, bo musieli poczuć głód tego ciężaru, tak, tylko jakakolwiek aktywność, to nawet, nie wiem, zmniejszenie ilości treningów do 3 w tygodniu, tak jak na przykład ja teraz, ja trenuję 4 razy, co prawda, gdzie jakby większość czasu zdarzało mi się i 6, ale zwykle 5. Jest to taki jakby mój okres rekonwalescencji, nie? W tym momencie i tak też podchodzę do innych osób, żeby miały możliwość złapania takiego oddechu zwyczajnie, nie? Bo wiem, że jeśli ktoś faktycznie ciężko pracował w tym okresie masowym i czeka nas jeszcze redukcja, no to zwyczajnie mu się to należy, tak? Co do tego windowania tych węglowodanów, to ja myślę, że to się wzięło stąd, że kiedyś była taka moda, że trzeba metabolizm odpowiednio nakręcić na okres redukcyjny, żeby startować z jak najwyższego pułapu, przy czym no to jakby
jeden schemat nie pasuje do wszystkich i najczęściej jest tak, że jak ktoś próbuje to windować tak strasznie mocno, to to jest przeciw jakby stawne zagranie, bo nabierasz nagle tkanki tłuszczowej i okazuje się, że zamiast kończyć na 200 węglach, to kończysz na 60, bo masz tak dużo fatu, że nie jesteś w stanie tego dopalić, więc czasem takie zagrania są kontrproduktywne, mimo tego, że na papierze, no i w teorii u kogoś tam to się udało, no to nie zawsze w praktyce się to wstrzeli w nasze jakby standardy sylwetkowe. A powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię środków, jeżeli chodzi o kwestię przejścia, czyli jakby, no wiadomo, że tam masa to nie jest też taki czas na to, żeby pchać duże ilości miligramów, to jest oczywiste. Wiadomo, że tam... Jak? Gramów. Może być też gramów. To jest oczywiste, natomiast wiadomo, że jakiś tam pułap musi być, więc część osób jakby jest skłonne do tego, żeby przed samym wejściem na okres prepa, czyli okres, w którym zdecydowanie gramy się winduje, albo gramy się już widuje, to jakby, wiesz, zrobić sobie taki okres lekkiego zejścia, lekkiego odpoczynku. Czy zejścia to nie jest słowo, które jest tutaj adekwatne, bo schodzić to, nie oszukujmy się, żaden zawodnik nie schodzi, natomiast chodzi o kwestię... Zmniejszenia dawek po prostu. Tak, zmniejszenia właśnie takich dawek. Czy coś takiego preferujesz? Zwykle, przepraszam... Zaczekaj chwilę. Pewnie kurier. Sorry, mam pralkę włączoną, wiesz, jak jest zbyt mało załadowane, bo oczywiście to Asia zrobiła i jest wirowanie nastawione, to pralka zaczyna tańczyć po całym pomieszczeniu i muszę tego chyba przypilnować, bo tam widzę, że jest pusty ten. Wiesz co, jeśli mam osoby, które mają, załóżmy, no nie wiem, ze trzy środki, tak, test, nandrolon i jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, boldenon czy coś, bo strasznie wpływający na nerki i tym podobne rzeczy, to zwykle nie zmieniam tego, nie ucinam, tylko do pewnego momentu jakby w tym prepie to zostaje, tak, powiedzmy, jeśli mam z kimś zaplanowanego prepa na 16 czy tam 20 tygodni, to jeszcze spokojnie przez te 4-6 tygodni w okresu takiego jakby tego właśnie redukcyjnego te trzy środki lecą, no nie? No wiadomo, jest też cała inna, no pozostałe, nie wiem, jeśli ktoś używa hormonu, jeśli ktoś używa insuliny i tak dalej, wszystko jest zależne od tego, kto z jakiego pułapu zacznie ten prep, no nie? Tak jak wcześniej ustaliliśmy, bo słusznie zauważyłeś, że nie... Ten jeden schemat nakręcania metabolizmu nie pasuje do każdego, więc w tym przypadku raczej zostawiam tak, jak jest, dopiero później jest zamiana zwykła taka, tak? Nie, zwykle te dawki gdzieś tam się bardzo, są bardzo zbliżone do siebie lub się też pokrywają i nie mam czegoś takiego, że ktoś kończy masę i nagle jest, wiesz, out, załóżmy, no nie wiem, nandrolonu czy tam jakiegoś innego anabolika, tylko to zostaje przez ten czas taki, nie wiem, właśnie jak wspomniałem, 6 do 8 tygodni jeszcze czy coś takiego, nie? Okej, okay. Jakby nie będę się pytał o to, czy robisz spokojne czy drastyczne cięcie kalorii, bo to już wspomniałeś, że jakby stopniowo wszystko wchodzi jakby w swoim tempie, powolutku się rozwija w trakcie prepa, więc zakładam, że jest to spokojne, stopniowe. Więc teraz chodzi o kwestię... Wiesz co, w zależności od tego, kto ile jadł, nie? Bo jeżeli ktoś ma tam, powiedzmy, nie wiem, 900 gramów, no to... Za drastyczne uważam już 250 w dół, no nie? Takie, no wiadomo, ja... Znaczy, przynajmniej... Tak, przynajmniej znaczące. Zdarza mi się tak robić, no nie? Ale takiego, nie wiem, cięcia o połowę to nie robię nikomu. Chyba, że, a to pewnie później porozmawiamy o jakichś okresach minikatów, bo teraz też to jest dość modne. Dobra, to teraz tak, zakładamy, że robimy prep. Ile lubisz tygodni sobie założyć z kimś? Wiadomo, zakładając, że uśredniamy wartości danego człowieka i nie jest on ani w jedną, ani w drugą stronę skrajnie ulany, ani wychudzony. Mniej więcej tygodniowo jaki sobie czas zakładasz na to, żeby takiego optymalnego prepa jeszcze z takim założeniem racjonalnym wyrobienia się dać? Do tej pory zwykle zakładałem gdzieś tam, tak nie wiem, 14-15 tygodni, nie? Ale zauważyłem ostatnio, że jest to za mała ilość, za krótki okres czasu też i jeśli teraz akurat będę na jesień przygotowywał też kilka osób, to ten czas tak naprawdę już się zaczął i wydłużyłem go do takich 16, 18, 20 tygodni, nie? Żeby mieć spokojną głowę i później ewentualnie w przypadku, kiedy ktoś faktycznie ma już formę, móc to utrzymać poprzez jakieś tam, nie wiem, refit czy ładowania okresowe, aniżeli na samym końcu
wiesz, nałóg na siłę, dodawanie kardio, obcinanie jedzenia jeszcze, windowanie, nie wiem, spalaczy i tak dalej, nie? Bo to już jest tak naprawdę raz, że zawodnik się stresuje, dwa, że ja zaczynam też się stresować, że faktycznie mogliśmy tego, ten okres prepa troszeczkę dłuższy założyć. No i zawsze są jeszcze sytuacje losowe, o których bardzo często ludzie zapominają i bardzo często je właśnie pomijają, nie? Bo to prawda jest taka, że teraz jest tak, tak dużo niewiadomych, że lepiej jest założyć, że coś się może na te przynajmniej 2 tygodnie po ślizgu przesunąć. Powiedz mi, wolisz, żeby ktoś miał więcej aktywności i więcej jedzenia, czy odwrotnie? Zdecydowanie więcej aktywności, więcej jedzenia, ale nie zawsze to też idzie ze sobą w parze. Czasami jest tak, że jest dużo aktywności i mało jedzenia. To jakby przez tyle lat, co gdzieś tam tych zawodników przygotowuję i tak dalej, też miałem do pewnego momentu takie podejście, że żeby kogoś nie zabiedzić, żeby kogoś nie uszkodzić, żeby komuś wiesz, nie zrobić krzywdy i tak dalej, ale jak tak posłuchałem, jakby wiesz, w środowisku, jakimi metodami posługują się inni trenerzy, to doszedłem do wniosku, w zasadzie nie tylko ja, ale też tutaj właśnie z chłopakami, z Adamem, z Łukaszem i z Dawidem, że tak naprawdę to trochę się cackamy z tym zawodnikami, no nie, że wiesz, że tutaj jest, nie wiem, 300 węgli i ktoś już umiera, no nie, a znam takie osoby, które jedzą po 30 gramów ryżu na posiłek, nie, albo na przykład tylko raz dziennie, więc zdecydowanie, no, za dużo głaskania było do tej pory i to też moje podejście, powiedzmy, od jakiegoś czasu się zmieniło, nie, jeżeli faktycznie ktoś ma jeść liść sałaty, no to ten liść sałaty będzie jadł. Ja do nikogo nie zmuszam do tego, żeby wiesz, w tym momencie się, powiedzmy, nie wiem, poświęcał czy coś takiego, to jest jego wybór. A jeśli chce być przygotowany i uważa, że wszystko robi w 100%, a coś jest nie tak, no to no sorry, to widocznie tak nie jest, nie? Więc niekiedy, to jest tak naprawdę sytuacja 50 na 50. Jedni będą musieli, bo wiem, że Dawid też o tym wspominał, tak? Albo robić więcej aktywności, tak? I sobie więcej mogli pojeść, albo więcej aktywności i będą jedli mniej, a inni będą jedli dużo, nie będą potrzebowali takiej aktywności, bo taki będą mieli metabolizm i organizm i też będą tą formę robić i efekt finalny będzie w końcu zadowalający czy też skuteczny. No to jak dobrze wiesz, nie ma reguły na to, jakimi sposobami dochodzisz do tego finalnego efektu. Wiesz, najlepsze jest to, że nie ma reguły, nawet jeżeli chodzi o kwestie danej jednostki, bo to jest często tak, że z roku na rok to się bardzo mocno zmienia. Fajnym przykładem jest teraz Mariusz Tomczuk, nie? Który teraz robił ekstremalnie lajtowego, można powiedzieć, tego prepa, wykręcił życiówkę, a sam opowiadał, że były takie momenty, że no, były chude dni w wcześniejszych latach. Naprawdę trzeba było się zabiedzić, namęczyć, nakręcić kardio, jeść dosłownie praktycznie ten liść sałaty, jak mówisz. I no i tak to działa, nie? Że jakby to nie jest wszystko tak schematyczne, jakby bardzo ludzie chcieli, bo to jest często tak, że ktoś się zasłania kimś, nie? A ten i ten je tyle i tyle, a ten i ten kręci tyle i tyle. No ja dzisiaj robiłem cardio rano, oglądałem akurat Dereka Langsforda, Dzień Jedzenia, on je na masie 400 gramów węgli, 300 gramów białka i 60 do 80 gramów tłuszczy. Ale on ma teraz też limit wagowy, no nie? No to znaczy on teraz i tak ciśnie chyba, bo on 200 ponad 60 funtów waży i w ogóle się zastanawiają chyba wszyscy, czy on nie zrobi jakichś jaj i nie wyskoczy w open, bo przecież na tym ostatnim gesposingu to namieszał. Niemniej jednak, wiesz, jakby no widać, że to jest jakby kwestia predyspozycji takich metabolicznych, są strasznie jakby rozlane i Bóg jeden wie, dlaczego tak w zasadzie jest. Bo ja ci powiem, Dawid, na swoim przykładzie, jeszcze tam powiedzmy dwa swoje pierwsze sezony, które miałem, naprawdę nie potrzebowałem wiele ani dużo czasu na to, żeby wykręcić spoko formę, no nie? W momencie, kiedy mój tryb życia się mocno zmienił i z takiego fizycznego człowieka, wiesz, pracującego gdzieś tam na zmiany, przeszedłem na tryb pracy w domu, stacjonarny, jest zupełnie inaczej, nie? Nawet powiem ci, że wydaje mi się ta konsystencja, nie wiem, czy to dobre słowo, jakby struktura mojego ciała, też tutaj się troszeczkę zmieniło. Oczywiście wiesz też jakby fakt, że trochę więcej masy mięśniowej nabrałem, natomiast nie jestem już taki suchy, jak potrafiłem być poza sezonem w tych wcześniejszych latach.
No nie, i to też uważam, bierze się z tego, kto jaki prowadzi tryb życia, bo w gruncie rzeczy ja mogę ci powiedzieć, że nie wiem, na przykład wczorajsza moja aktywność, tak, dzienna, może co to jest, wczoraj 3200 kroków, no nie, tygodniową, jakbym ci miał podać, to jest, no tak, średnia z 5000 max, no nie, więc to nie jest za wiele. No, może gdybym sprzedał samochód i nie wiem, poruszał się więcej na piechotę, to było też inaczej. Ale z drugiej strony ja też nie mam takich obowiązków, powiedzmy, które zmuszają mnie czy wymagają ode mnie takiej dużej aktywności. No kurde, nie będę sobie na siłę tego szukał, tak? Wiem, że Dawid lubi porobić kroki do tego, żeby tą aktywność podbić, ale jakby już w przypadku samych przygotowań do zawodów. Dla mnie same kroki czy aktywność nie są do końca wymierne do Boże, jak to powiedzieć? Jakby nie są tak skuteczne, co nie? Bo wiesz, ja sobie mogę z nogi na nogę iść 10 minut, tam nie wiem, powiedzmy 500 metrów, tak? Ale jednak jak idę zrobić to kardio na tym tętnie, które jest wymagane, no to organizm inaczej na to reaguje, nie? Wiem, że są osoby, które mają dzienną aktywność taką bardzo dużą, czyli nie wiem, rzędu 20 tysięcy kroków na przykład, no nie? I okej, ja to wtedy rozumiem. Wtedy też uwzględniam jakby ilość kardio tych osób w trakcie przygotowań proporcjonalnie do tej aktywności. Ale też niekiedy jest tak, że ktoś robi 20 tysięcy kroków i 60 minut kardio dziennie. No, kurde, nie ma zmiłuj się. Jeśli ktoś chce faktycznie być w formie, to tak to jest wymagane. NEAT ogólnie jest pomocnym narzędziem, tak? Tylko nie w każdym przypadku się to sprawdza i nie w każdej jednostce. Tak jak tutaj właśnie powiedziałeś, te metaboliczne, Boże, znowu brakuje mi słowa. No, takie różnice. Tak, różnice metaboliczne u każdego są zupełnie inne i to nie będzie miało racji, by to u ciebie, u mnie w takim samym znaczeniu czy funkcjonowaniu. Nie? Mi się wydaje, że właśnie forma jakiegoś tam zegarka, ringa czy czegoś takiego to jest dobra rzecz, żeby śledzić ten nit rzeczywisty, czyli czy rzeczywiście robimy podświadomie mniej kroków i tak dalej, bo jest to jakaś informacja zwrotna, natomiast ja bym tego nie przeliczał na kalorie, bo też miałem takie sytuacje, że mi pisali podopieczni, bo on zrobił dzisiaj 15 tysięcy więcej kroków, to czy może nie robić kardio, albo czy coś dorzucić do jedzenia. Nie tego dnia, bo zrobił tam, spalił, bo pokazała aplikacja, tam nie wiem, załóżmy 500 kalorii, nie? Tak, tylko więc... załóżmy, jeśli ktoś faktycznie dzień dnia robi te 20 tysięcy, tak, to okej, okay, no nie, to wtedy trzeba to uwzględnić, ale jeśli komuś, nie wiem, dwa razy w tygodniu wypadnie 10 tysięcy kroków więcej, no to... No co, no zepsuło ci się auto, musisz pójść do sklepu i co, już nie robisz. Ja powiem tak, jak że ktoś dzień w dzień robi 20 tysięcy kroków, to wypełnił to w aplikacji, jak się zapisywał na, wiesz, na prowadzenie online, ja to już uwzględniłem, także nie rozumiem, wiesz, po co on się pyta, czy może dojeść, bo to no jest jakby, no. To jest też takie, jak często mówię, że no tak jakbym, idę dzisiaj do babci, to nie wiem, czy mam coś zjeść więcej, bo nie chodzę codziennie do babci, nie? Więc jakby no, to jest takie gadanie, no, dzisiaj miałem więcej chodzenia w pracy, jutro będę miał, nie wiem, nie przyjedzie rozładunek i będę siedział na dupie, to mam zmienić dietę? Nagle, że to fajnie kiedyś Łukasz powiedział, że jak pracował fizycznie, nie? Że niezależnie od tego, ile miał pracy, to zawsze to kardio skręcił. Nie? No, to jest taka, ale to, taka to rzecz. Się bierze zwyczajnie z trendu, który wykreowaliśmy, znaczy nie chcę powiedzieć, że my wykreowaliśmy, tak, ale który wykreowały osoby z podejściem, wiesz, nie wszystko musi być na 100%, tak? Czyli 80 do 20 na przykład. Nie musisz robić kardio, czy 100% albo nic, to już jest przereklamowane. I tutaj sądzę, że właśnie takim sposobem myślenia kierują się te osoby, które podchodzą do tej kwestii, o której mówimy, właśnie w taki sposób, tak? Chcielibyśmy mieć super efekty, ale żebyśmy się przypadkiem nie narobili za bardzo. Nie? Było taka książka chyba, trzy razy mi to się nazywało, czy coś takiego odnośnie właśnie trzy nie robiłem. Razy... Wilk to napisał, nie pamiętam tak, dokładnie tak, nazwy. No, wiem, o czym mówisz. W każdym razie no, to jest taki trochę trend i to jest bardzo fajne, tylko że nie dla zawodników. Nie, no, nie oszukujmy się, dokładnie. To tak jakby trzeba rozgraniczyć. Dobrze, wracając do kwestii prepa. Teraz jeżeli chodzi o kwestię trening na redukcji. Mówiłeś już, że wprowadzasz zmiany czasem, w zasadzie zmiany planu treningowego, ale czy to jest zmiany podyktowane tym, że ktoś już na przykład bardzo długo był na danym planie treningowym, czy to są zmiany podyktowane tym, że wchodzimy w okres prepa i trzeba jakoś dostosować objętość, intensywność i tak dalej?
Nie, raczej bardziej zmiany podyktowane tym, że ktoś był na długo na tym jednym planie treningowym. Tak? Jakby w kierunku, to znaczy w odniesieniu do planu treningowego, wiadomo, że nie będziemy w stanie progresować tak samo, no, generalnie w ogóle, ani na masie, ani na redukcji nie będziemy w stanie progresować w nieskończoność. Tak? Więc ja wychodzę z założenia, że można zostawić nawet tą objętość osobom, które przechodzą na prepa, z tym, że no wiadomo, z ciężarem trzeba sobie radzić na tyle, na ile się jest w danym momencie, jest możliwość, tak? No, jak robiłeś, nie wiem, załóżmy 180 kg w siadzie na 5 razy w 5 seriach, no to 5 serii ci zostaje, 5 ruchów też ci zostaje, a to, że będziesz robił 160 na przykład, to nie będzie wcale aż taka duża różnica pomiędzy prepem a off-sezonem, według mnie. I tutaj utrzymywanie jak najdłużej relatywnie wysokiego ciężaru, oczywiście w połączeniu z nienaganną techniką, będzie jak najbardziej też skuteczne w porównaniu do tego, gdybyśmy na przykład obcinali, nie wiem, ilość serii roboczych, a starali się utrzymywać ciężar i tym podobnie. Nie? Według mnie dużo bardziej w kwestie odpowiedzi anabolicznej i takiej, no tak, anabolicznej, i utrzymaniu masy mięśniowej odgrywa tutaj ta wykonana ilość serii roboczych, no nie? Na danym obciążeniu, aniżeli, nie wiem, na przykład jedna seria robocza do upadku i jakiś tam back offset. Więc zresztą też po sobie na przykład widziałem, że trenując wcześniejsze lata, tak jak trenuję na przykład teraz, nie? Że robię w założeniu 4 serie robocze plus serie rozgrzewkowe wcześniej, jestem w stanie utrzymać dużo więcej masy mięśniowej. Do tego gęstość sama, tak, i struktura mięśnia jest zupełnie inna niż w porównaniu do tego, jak na przykład trenowałem w poprzednim sezonie, że chciałem tak jakby, wiesz, za wszelką cenę przekonać się do tej angielskiej szkoły. Nie? I tutaj, co mi tak naprawdę nie pasuje w tej angielskiej szkole, to właśnie to, że musi być ta seria do upadku, no nie? Gdzie często jest tak, że no, kurczę, jakby raz, że łatwiej jest złapać kontuzję, dwa, że trudniej jest według mnie zaplanować jakąś tam progresję, bo w gruncie rzeczy i w przypadku treningu tutaj do upadku i nie do upadku, tak, tylko na danym obciążeniu, progresujesz w zasadzie liniowo, tak, czyli z tygodnia na tydzień, więc jeśli zrobisz, znaczy, no nie wiem, czy tak jest, bo nie chcę tu przytaczać żadnych badań, bo jestem raczej daleko od tego. Zwyczajnie z doświadczenia swojego i na innych osobach, jak dla mnie lepszą tą metodą jest i mniej kontuzjogenną, dużo bardziej taką bezpieczną, właśnie wykonywanie treningu, w którym masz założoną ilość serii, ilość powtórzeń, ciężar, progresja wtedy w skali z tygodnia na tydzień. Oczywiście nie w każdym ćwiczeniu jest to możliwe, tak? Bo nie wiem, jakieś tam wznosy, uginanie na biceps czy tricepsy, takie mniejsze partie czy inne ćwiczenia izolowane, no nie będziesz w stanie progresować, więc utrzymywanie jak najdłużej tego ciężaru relatywnie wysokiego przez całego prepa. No wiadomo, jeśli z biegiem czasu, im bliżej zawodów, ilość jedzenia, ilość sił, energii się zmniejsza, no to nikt na siłę nikomu nie będzie kazał, wiesz, szarpać się z tym samym obciążeniem czy lecieć na maksy, mimo tego, że dochodzą środki typu tren, jakiś tam, nie wiem, Winstrol i tak dalej, które generalnie dużo dają jakby tego przyrostu jeszcze do siły, czy takiego, no po prostu siły, tak? Tak. To pamiętajmy, że jesteśmy narażeni też na kontuzję w tym momencie, tak jak chociażby Łukasz Sosiński, który zerwał klatkę 2 czy to 3 lata temu w trakcie przygotowań do zawodów, to na bardzo krótki okres przed zawodami, nie? Więc zachowywałbym też taki bardzo zdrowy rozsądek przy tym wszystkim. Zresztą sam tak do tej pory trenowałem, na szczęście żadnych poważnych kontuzji nie doznałem, mimo że coś tam mi się odzywa, tak no przez te, powiedzmy, nie wiem, strzelę 5 czy 6 lat startów, no nie uszkodziłem się, nie zerwałem, nic mi się nie stało, więc w porównaniu do tego, do osób, które obserwuję i jak trenują właśnie w ten sposób, no to uważam to za dużo bezpieczniejszy pod tym względem dla zawodnika system i czy też schemat. Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestię zmiany właśnie objętości treningowej,
w trakcie jakby trwania już jakby okresu prepa, czyli wiesz, im bliżej zawodów obcinasz jakąś objętość, ze względu na tego, że zdecydowanie mniejsza jest możliwość regeneracyjna danego zawodnika, czy raczej zostawiasz wszystko do końca tak samo i po prostu godzisz się w momencie, gdy ktoś mi to sygnalizuje, tak? Gdy faktycznie, chociaż ja też jakby rozpisując plan, nigdy tego planu staram się nie przeładować, no nie? Bo w zależności od tego, czy jest to jakiś tam split, czy push-pull-legs, bo zwykle takimi systemami gdzieś tam operuje, no to biorę pod uwagę też jakby czas trwania samego treningu. No nie? Dla mnie osobiście i w moim przypadku im dłużej na treningu, tym gorzej. No ja potrzebuję maksymalnie 1,5 godziny na zrobienie swojego treningu i wtedy przynajmniej wiem, że zrobiłem to, co miałem zrobić, nie przeciągam tego i jakby mój układ nerwowy nie odczuwa tego jeszcze bardziej. I wiem, że w wielu przypadkach, no i przede wszystkim oszczędność czasu, tak? Bo akurat to mi było potrzebne. Jeśli ktoś nie ma na przykład takiego, jakby, że to powiedzieć, no nie wiem, ograniczenia czasowego i może siedzieć 3 godziny na siłowni, co uważam też za głupotę generalnie, no to nie, nawet nie. No mówię, nie mam takich planów. Nie? Zwykle zostawiam tyle, ile było, powiedzmy, nie wiem, w tym off-sezonie, tyle na prepie. Czasami ewentualnie, nie wiem, tam po jednej serii mniej, ale na ćwiczeniach nie głównych, a już tych, że tak powiem, pomocniczych. Nie? Dobra, to lecimy dalej. Nie będę pytał o kwestie cardio, HIIT, kroki, bo to już jakby zostało pokryte. Kroków do aktywności jako takiej cardio nie wliczamy. Cardio u Ciebie pewnie zdecydowanie steady state, nie HIIT. Tak, chociaż jeśli są osoby, które same mówią mi o tym, że wolą kręcić na przykład, przepraszam, nie kręcić, tylko wykonywać jakiś interwał i patrząc na nie, widzę, że dadzą radę, no to nie ma problemu, bo oczywiście wiesz, tam wiem, że Dawid teraz robi interwały na schodach, sam też robiłem w tamtym prepie, no i jest to ciężka sprawa, tak, tym bardziej dla gościa, który waży, tak jak Dawid, 130 kg prawie, no to raz, że obciążenie tutaj stawów kolanowych, przede wszystkim stawu biodrowego, no to inne formy też już nawet nie będą na tyle dobrze wykonane, nie? Uważam. W takich przypadkach osób, które my, jak my jesteśmy, kulturystów ciężkich. Ale jeżeli są osoby, które są dużo lżejsze i mówią, że wolą robić interwał niż cardio, no to of course, nie ma problemu. Dobra, teraz chodzimy na kwestię diety, czyli prawdopodobnie jednej z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię przygotowania się do zawodów. Chodzi mi o kontekst tego, jak rozkładasz proporcjonalnie kwestię węglowodanów, białek, tłuszczy, czyli makroskładników względem siebie. Czy jesteś bardziej zwolennikiem wysokich węglowodanów, niskich tłuszczy, białko, w jakiej ilości trzymasz i tak dalej? Względem siebie czy względem zawodników? Względem raczej zawodników, bo dziś rozmawiamy bardziej o kwestii jakby ciebie jako trenera, więc w związku z tym, że sam siebie nie prowadzisz, to nie można mówić, że jesteś sam sobie trenerem, więc względem zawodników. Generalnie jak większość, myślę, z nas, tutaj dieta high carb typu i ta ilość węglowodanów, nie chcę mówić, bo nigdy nie przeliczam tego na kilogramy masy ciała, nie? Czy gramy na kilogramy masy ciała, więc proporcje białek zwykle z przejścia z off-sezonu na prepa białka zostawiam na takim samym poziomie, jak jest. Bardzo rzadko zdarza się, że komuś to białko podbijam, bo po prostu uważam, że nie ma takiej potrzeby, chyba że faktycznie no, gdzieś tam na samym końcu trzeba zrezygnować z tych węglowodanów jeszcze bardziej na koszt tego białka, no to tak, nie? Natomiast tłuszcze stosunkowo nisko, czasami gdzieś nawet do 20 gramów dziennie, 30, no takie minimum to jest 20-30, tak, w zależności od danej jednostki. No i te węgle od samego początku, od wyjścia z redukcji, od wejścia w redukcję obcinam stopniowo, ale jakby do samego końca jest utrzymywanie, powiedzmy, takiego schematu typowego dla diety no, wysokowęglowodanowej. Powiedz mi, to takie jest bardzo techniczne pytanie w kwestii liczenia makroskładników przez Ciebie. Czy zliczasz makroskładniki z wszystkiego, czy tak jak to się mówi teraz produktowo, bo powiedziałeś 20 do 30 gramów tłuszczy, czy to jest liczone wraz z wszystkimi produktami, czy tłuszczy dodatkowo? Wiesz, to zależy. No nie? To zależy, z kim pracuję po prostu i kto jak wcześniej liczył. No nie? Dla mnie najważniejsze jest to, że
jakby bez względu na to, czy liczysz produktowo, czy liczysz każdy z osobna, stopniowo obcinając jedno i drugie, w obu przypadkach, czy też zwiększając, jakby proporcja zawsze jest ta sama, no nie? Znaczy proporcja, może nie proporcja. Stała tak zwana. Tak, to jest właśnie ta stała, no nie? I jeżeli ktoś nawet liczył produktowo i tylko jakby, wiesz, pod względem makroskładników, to obcinając wszystko dalej będzie szło w dół i ta stała będzie się zmniejszała, o, no nie? Więc jakby w gruncie rzeczy to nie ma dla mnie znaczenia, ale jeśli są osoby, które na przykład na początku mi mówią, że one liczą produktowo, no to liczymy wszystko produktowo, a jeżeli są osoby, które liczyły wszystko makroskładnikowo, to liczymy makroskładnikowo. Nie? Nie mam tutaj jakby jednego takiego ściśle określonego trybu pracy, bo wiem, że takim osobom będzie się ciężko później przestawić, chociażby ze względu na to, że na przykład osoby, które liczą na przykład, nie wiem, makroskładnikowo, nagle zobaczą, że produktowo tego jest wszystkiego dużo więcej. I to zacznie oddziaływać sobie na psychikę i tak dalej. I później będzie, wiesz, w przypadku na przykład, kiedy z formą jesteśmy na przykład, nie wiem, ciut do tyłu, tak? W lesie? No, nie chciałem powiedzieć, że w lesie, ale że na przykład no, no, ta forma tak nie idzie, to będą się zaczynały stresować, skizować, kombinować same, ja wiem, jak to wygląda. Nie? Co do siebie, no to ja na ten moment na przykład liczę jakby tłuszcze produktowo, węglowodany produktowo, a białko liczę tylko z jednego tego, no nie? Z, jakby z makroskładnika, czyli jem, powiedzmy, 60 gramów białka na posiłek, tłuszcze liczę ze wszystkich produktów, czyli 300 mięsa na posiłek, no nie? Tłuszcze liczę ze wszystkiego i węglowodany liczę ze wszystkiego na tej zasadzie. Nie? To się na aplikacji pewnie. Tak, tak, no akurat Fitatu sobie to wszystko ten i zacząłem też jakby w tym momencie, kiedy jestem w takim off-sezonie, chciałem sobie sprawdzić bardziej na bazowaniu takim całodniowym kaloryczności, aniżeli na samym makroskładniku. Oczywiście biorę też pod uwagę wszystko, no nie, i to nie jest tak, że a, mam 4000 kalorii, to się napierdalam nie wiadomo czego i tak dalej, tylko dalej jest to wszystko, wiesz, względem dietetycznym, jakby zdrowego odżywiania, nie, na nieprzetworzonych produktach, ale chciałbym też sprawdzić, czy jakby na takim poziomie, jakim jestem ja, da radę jeszcze robić jakąś formę tam, powiedzmy, w odniesieniu do całej puli produktów, nie? A z zawodnikami to tak, jak właśnie powiedziałem. Mam takie pytanie czysto techniczne odnośnie białka. No, mówisz, że nie przeliczasz na kilogram masy ciała, więc w jakich mniej więcej granicach lubisz to utrzymywać, tak żeby mniej więcej mieć jakiś punkt odniesienia, chociażby, nie wiem, na gramaturę mięsa? A mówisz o zawodnikach, tak? Tak, tak. Źle, tak. Na początku trochę to źle wyraziłem, w sensie jakby te... Węglowodany i tłuszcz nie przeliczasz na kilogram masy ciała. Tak, tak, no, okay, dokładnie, dobra. Bo się trochę zagalopowałem. Natomiast białko, jeśli powiedzmy, nie wiem, mamy osobę taką, no nie wiem, 80-kilogramową, tak? Nie, no 80 to przesadziłem, ale z 90-kilogramową, no to staram się tak około, nie wiem, 2-2,5 grama białka takiej osobie, wiesz, zapodać, no nie? Jeśli są osoby cięższe, i to też w zależności od tego, kto ile jadł wcześniej, bo często jest tak, że mamy osobę, która waży tam, nie wiem, strzelę, 85 kg, bo dlaczego odnoszę się do takich małych wartości? Bo wśród takich osób jest najwięcej z podejściem właśnie takim, że one muszą mieć dużo więcej białka, nie? Co często, gęsto, no, na przykład, wiesz, w przypadku osoby 80-kilogramowej jedzenie 300 gramów białka, no nie do końca jakby ma to przełożenie na też efekty zdrowotne, o, w tym momencie, czy na trawienne i tak dalej, więc 2-2,5 dla takich cięższych osób 3 gramy maksymalnie, nie? Zwykle nie zdarza mi się więcej. I znowu, przepraszam, liczone z produktów tylko zwierzęcych. Tak, tak, dokładnie. Okej, okay. No bo jak sobie to wrzucisz w apkę, to wiesz, ktoś zobaczy czasem... No wyjdzie takie strzele, tak. No 20, może 30% więcej tego białka. Zresztą sam widzę teraz po sobie, jak mam na przykład, no nie wiem, 300 gramów dziennie, tak, to wychodzi jakieś 360 zliczone ze wszystkiego, czasami 370 w zależności tam od produktu, nie? Czyli to jest no 10% to 30, czyli 30% więcej. No i jak miałem 60 gramów białka na posiłek, to wychodziło mi około 420 gramów białka dziennie w okresie masowym z wszystkich produktów, czyli 66, 36, 360 samych zwierzęcych. No to wychodzi, nie? A teraz masz ile?
Zmniejszyłem sobie troszeczkę. Mam 360, mniej więcej do 370 gramów, ale z wszystkich produktów, czyli mięsa na posiłek około 250 gramów. Stwierdziłem, że faktycznie no, pod względem trawiennym nie ma takiego dużego przełożenia, też napychanie się dla napychania, to wolę No, sobie zwłaszcza w wyglądowe okresie robić. masowym. Ja powiem Ci, to tak możemy jeszcze wrócić do tego off-seasonu i do rozkładu białka właśnie. Co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, chociażby podczas współpracy ze Stefanem, to obcięcie tego białka do bardzo małej ilości. No może zbyt małej, jak no nie, tam w tym momencie, bo Stefan to tak obciął mi do 150 gramów na posiłek i to nie było jakoś tam mega dużo. Nie? Gdyby to było takie, no nie wiem, 200 załóżmy, nie wiem, z 225, to no 250 to nawet nie, ale do 200 gramów to by było bardzo mocno. Ja uważam, że nie odczuwałbym tego tak na układzie trawiennym. Tą ilość węglowodanów, którą miałem wtedy spokojnie, też bym przejadał i byłoby ok. Nie? Natomiast no, w okresie redukcyjnym to zdecydowanie bym to białko tam zwiększał. Czy ja paradoksalnie obciąłem, przepraszam Ci, przerwę białko właśnie w okresie teraz redukcyjnym, znaczy z początku redukcji, bo, no bo stwierdziłem, że po prostu to jest marnowanie makroskładnika, wydaje mi się, też takie, wiesz, na siłę pchanie tego białka, nie? No tak, no i raz, że na siłę pchanie, dwa, że kalorie dodatkowe też, no nie, a trzy, że no układ trawienny też musi odpocząć, więc to ma to jakiś sens. Mhm. Powiedz mi, czy stosujesz w takim razie u swoich zawodników jakieś rzeczy takie jak treadmille, czy raczej uderzasz w kwestię refeedów? To zależy też od osoby, no nie? Tak jak z Dawidem było, znaczy Dawid chyba z tego co pamiętam, to mówił, że on nie jest za treadmillami ze względu na to, że tam wiesz, całego prepajemy to samo i nasz układ trawienny przyzwyczaja się do jednych produktów, no nie? U mnie to wygląda tak, że jeśli ktoś ma, wiem, że ma problem z jedzeniem, tak, czyli no ja mu mówię jeden posiłek, a tam wlatują dwa albo do końca dnia już jest, wiesz, płynięcie, no to nie ma opcji. Zwykle rozpisuję jakby dzień takiego refida, czy dwa na przykład dni refida z podbitą ilością węgli, a cheat meal to naprawdę osobom zaufanym, że tak to ujmę, no nie? I w przypadku tylko wtedy, kiedy jest naprawdę dobrze pod względem formy, gdzie można coś podładować, albo kiedy no jakby psychicznie ktoś potrzebuje tego, no nie? Ale to też w takich okolicznościach bardzo no, wyjątkowych, że tak to ujmę. Nie? Jeszcze co do okresów, bo nie wiem, czy pytałeś Dawida o to, znaczy nie pamiętam, do Chidmila w okresie masy. Tam coś było takiego, czy nie? Wiesz co, było, natomiast przejdziemy sobie całkowicie do masy jeszcze na samym końcu, bo będzie spektrum takie przejścia przez całego prepa i później z powrotem na masę, więc wtedy jakby zapytam. No to tak jak wspomniałem, nie? Czy ty w określonych przypadkach i okolicznościach bardziej refidy i ładowanie? Znaczy ja myślę też właśnie, że treadmill to jest taka rzecz, która jest bardziej chyba psychologiczna niż fizjologiczna, bo tak naprawdę też takie jeden boost kaloryczny z posiłku w ciągu jednego dnia, wydaje mi się, że to jest zbyt mało, żeby w ogóle jakiekolwiek, wiesz, adaptacje metaboliczne nastąpiły, zwłaszcza, że no, określa się, że ten refit przynajmniej 2-3-dniowy powinien być, żeby rzeczywiście wpłynąć tam na wartości leptyny, czy jakkolwiek wpłynąć hormonalnie pozytywnie na procesy gdzieś tam zwalniania tkanki tłuszczowej. Właśnie chciałem to na to zwrócić uwagę, że tak naprawdę jeden posiłek, który ma załóżmy, no nie wiem, 1000-1500 kalorii, tak, no nawet więcej, powiedzmy od 1500 kalorii, taki cheat meal, nie jest w stanie jakby doprowadzić do tutaj tych zmian metabolicznych w porównaniu do refida, który będzie trwał dwa dni na przykład, tak, z podbitą podażą węglowodanów o 2,5 razy, nie, czy tam do 2. No, ale z aspektu fizjologicznego wstajesz wyżylony, idziesz na trening, wydaje ci się, że cię burger tak, za chwilę. Tak, ale to jest kwestia, wiesz, jednego dnia i jest koniec, no nie? No, nie, no jasne. Tyle, że trochę więcej aktywności człowiek, wiesz, tego dnia ma, w sensie na siłowni zostawiasz więcej potu ze względu na to, że się człowiek jednak bardziej stara, bo zawsze jest, przynajmniej ja tak mam, że taki spaczony umysł, że mi się wydaje, że jak już coś było ekstra, to trzeba teraz dać dwa razy więcej z siebie, żeby dwa razy więcej kalorii spalić, nie? I to jest taka machina psychologiczna bardziej. Wiesz, to może tak naprawdę wyszłoby na to samo w przypadku refeedu i cheat mealu, gdyby do każdego refeedu kazać ludziom sypać dużo więcej soli.
No pewnie Nie? znając życie dużo Bo lepiej by to ja wyszło. myślę, że to się rozchodzi głównie o podaż sodu tutaj i trochę tych tłuszczów, które powodują ten efekt takiego właśnie nabicia i wyżylenia, no, bo sam dobrze wiesz, no, po ryżu czy tam po kleiku z białkiem i owocami aż tak nie wyglądasz, jakbyś zjadł burgera na przykład, nie? Ale gdyby faktycznie zadbać o tą podaż takiego sodu, czy też nawet dać ciut więcej tłuszczów do tych dni w refeedzie, no to to efekt byłby w zasadzie taki sam. Właśnie, to jest, teraz narzuciłeś kolejne pytanie, które muszę dopisać do tej listy, czyli czy starasz się, żeby ustalić mniej więcej podaż sodu, taką oczywiście pi razy drzwi, no bo wiadomo, że też nie będzie z jubilerską wagą latał i soli liczył, natomiast mniej więcej w ciągu dnia ile zawodnik powinien w okresie redukcyjnym jeść, pilnujesz tego, żeby ta podaż sodu rzeczywiście była na wysokim poziomie, właśnie ze względu chociażby na performance treningowy, no i kwestie wody też, czy to jest pilnowane, bo wiadomo, że też później właśnie zaraz przejdziemy sobie do ostatnich szlifów i no to będzie grało dużą rolę, czy jakby sama świadomość tego, ile ktoś je sodu i ile ktoś je, znaczy je, pije wody. Z świadomości odnośnie tego, ile spożywamy sodów, to myślę, że bardzo mało osób ma, nie? Bo nikt nie bierze pod uwagę produktów, w których ten sód się jeszcze znajduje, nie? I tego, czego używamy na co dzień. Gdyby tak naprawdę zliczyć, akurat sobie nawet sprawdzę, ile mi wczoraj wyszło, tak żeby jakby podglądowo powiedzieć, bo ja osobiście na sobie tego sodu nie pilnuję. Ja też tak naprawdę bardzo mało używam soli poza przyprawami takimi gotowymi, jak właśnie jakaś przyprawa do kurczaka i to w zasadzie tyle, no nie? To jest jedyna rzecz, której aż tak bardzo nie pilnuję u siebie, ale powiem ci, ile mi na przykład wyszło. Sód, bo samej soli jest cynk. Samego sodu jest niecałe 3 gramy z wczorajszego dnia, gdzie miałem 4000 kalorii, nie? Więc soli wychodzi tutaj no 6,5, więc niewiele tak naprawdę, jak na cały dzień na 108 kg gościa, nie? I ja mam też coś takiego, że osobiście nie odczuwam na sobie tego, o czym wspomniałeś, takiego poprawienia performance'u treningowego, jak to na przykład niektórzy, którzy dają sobie, wiesz, sól do picia. No nie wiem, czy dajesz, czy nie, do wody sól. Daj, ale ze względu bardziej na to, że ja mam po prostu, mam miareczkę jednogramową i zawsze te 7 gramów do każdego posiłku po prostu gram daję, więc też do intrashake'a. Tylko i wyłącznie z tego względu, żeby mieć po prostu stałą przez cały czas, bo też jak widzę, że gdzieś tam ciśnienie rośnie i tak dalej, to wiem też mniej więcej, gdzie sobie jakby ten, mogę tym manewrować, nie? Nie jest to jakoś super wyliczone, bo też się nieraz łapię. Ostatnio nie wiem, kupiłem tuńczyka, zjadłem, wszystko fajnie, patrzę, a ma 1,5 grama, wiesz, soli w 100 gramach, więc to jest też czasem taka niekontrolowana sprawa. Zaczekaj chwilę. Asia, coś tam? Wychodzisz? Okej. No to właśnie nie, ale staram się jakby ludziom i zawodnikom mówić o tym, bo wiele osób na przykład chociażby ma problemy, znaczy nieświadomie tak naprawdę z samopoczuciem w ciągu dnia z powodu no, niedoboru sodu albo nawet czy na przykład nadmiaru, zarówno jak i z niedoborem wypitych płynów. No nie? Ja właśnie Asia na przykład, ona ciągle mówi, że musi dużo więcej pić. Ja nie wiem, czy ona wypija z dziennie 1,5 litra wody tak naprawdę, no nie? No, maksymalnie 1,5 litra, no więc ja zwykle rano jak idę na kardio, czy tam też wracam, to do takiego litra, czasami do 1,5, jak mi się chce bardzo pić, wypiję. Plus później na treningu, plus później do posiłków, jakaś tam, nie wiem, Pepsi, czy woda, czy kawa. Także tych płynów około 4,5 litra dziennie mi się uzbiera, no nie? Więc no, nie uważam, żeby to było jakoś mało. No, ja nie ważę jakoś turbo dużo na ten moment, więc też sobie to nie wlewam w siebie na siłę. Mimo tego na przykład w okresie, jak jadę dużo więcej, to akurat wiedziałem, że muszę tej wody więcej wypić, no bo nie wiem, gdzieś tam się przyjęło, ostatnio czytałem, że chyba na 1000 kalorii taki 1 litr wody, tak, nie, czy coś takiego. To jest tak jakoś tak obliczone, no. No to okej, okay, mi teraz tyle wychodzi, 4000 kalorii, więc dam ciut ponad 4 litry płynów ogólnie wypitych w ciągu dnia jest. I staram się zwracać uwagę na to swoim podopiecznym i swoim klientom, bo nieświadomie mają później jakby nie pretensje, tylko jakby nie mają świadomości tego, że
I złe samopoczucie na przykład może wynikać z niedoboru czy nadmiaru sodu i niedoboru przede wszystkim płynów, no nie? Zwłaszcza właśnie gdzieś tam w okresie prepa, wiadomo, że tam lecą takie środki jak gdzieś tam klembuterol, czy nawet diohimbina i inne środki, które gdzieś tam windować mogą nieco ciśnienie, natomiast i tak bardzo dużo osób ma problem z, nie, z niedociśnieniem, nie wiem, czy tak się mówi, z niskim ciśnieniem po prostu, więc wtedy właśnie ta sód zdecydowanie ratuje, no bo jednak jak człowiek jest nie dość, że wymemłany prepem i jeszcze do tego mu się cały czas chce spać, bo ma niskie ciśnienie, no to rzeczywiście ciężko się jest pozbierać. A ja akurat odczuwam dużo lepszą pełność, jeżeli podbijam zawsze gdzieś tam właśnie w końcówce prepa sól, tak, no, bo ja ogólnie mam tak, że ja tą pełność bardzo szybko tracę, więc może tak ja mam to jest. Samo, ja widzę po sobie na przykład, jakby wiesz, z wieczoru na rano, no nie, ile ze mnie czasami ucieka, no powiedzmy, nie wiem, po dniu treningowym, gdzie mam no niedużo, bo 4000 kalorii, wieczorem jest okej, okay, natomiast rano wstajesz i jesteś na lesie, no ale to jest no, wynik niczego innego, jak wiesz, jak sód, no wiadomo, plus może jeszcze ewentualnie tłuszcze. Ale masz rację, nie? Tutaj to. Dobrze, teraz tak, mam sekcję, którą nazwałem przepięknie ostatnie szlify. Chodzi generalnie o magiczny pigwik, czyli rzecz, w której ludzie pokładają niesamowitą nadzieję zawsze. I teraz chodzi mi o to, jak ty się do tego zabierasz. Ile wcześniej zaczynasz nawadniać, ile wcześniej zaczynasz jakby tutaj cały ten proces, że tak powiem, czarowania. Pod względem oczywiście soli, pod względem wody, pod względem minerałów ogólnie, pod względem diuretyków. Nie chcę się mocno w kwestii diuretyków zagłębiać, bo też chodzi tutaj o bezpieczeństwo osób słuchających. Też część osób nie zdaje sobie sprawy z mechanizmu działania diuretyków, przez co też nie wiedzą na przykład, które można łączyć z takimi rzeczami jak chociażby potas, a które w których w przypadku potasu i ładowań potasowych nie robić. To jest właśnie duży dość problem. Natomiast jak ty do tego podchodzisz? U mnie to wygląda tak, że zwykle tak do między 7 a 10 dniem to się zaczyna, no nie, przed zawodami. Zwykle gdzieś tam około 7 w zdecydowanie większej przyszłości, zdecydowanie większej ilości przypadków, to się zaczyna 7 dni przed zawodami. Jest nawadnianie, jest zwiększona podaż ilość Boże. Podaż płynów. Tak, płynów plus zwiększona podaż sodu, soli właśnie, diuretyki w zależności od tego, kto jak też wygląda i jakich tych diuretyków używamy. Czy jest to tutaj spironol, czy jakiś tam, no nie wiem, tialori, diazyd, czy inne tego typu rzeczy. Tialori, diazyd to są bardzo podobne diuretyki, z tym, że substancje te drugie czynne są inne, nie? Bo nie pamiętam dokładnie, ale masz hydrochlorotiazyd, tak, i plus coś tam jeszcze i hydrochlorotiazyd jest tak samo w diazydzie. Więc wygląda to tak, że zaczynamy od zwiększenia podaży wody, zwiększenia podaży soli, zmniejszenia ilości jedzenia, jeśli z kimś jest do wypracowania limit, a tego limitu nie ma, no to wiadomo, trzeba się przemęczyć i myślę, że nie muszę tutaj nikomu tłumaczyć dlaczego i po co i na co, tak? Tylko jeśli jest limit do zrobienia, no to nie ładujemy tydzień wcześniej po 3 dni po kilogramie węgli, tylko w ramach takiego, ja przynajmniej mam bezpieczeństwa i prewencyjnie podchodzę do tego tak, że ma być zrobione wszystko tak naprawdę na ostatnią chwilę i z dużej, znaczy nie na ostatnią chwilę, wiadomo, jak najwcześniej, ale jeżeli ktoś nie ma limitu, no to nie zacznie ładowania, dopóki nie stanie na wadze, no nie? Bo nie każdy ma tak, że zacznie na ładowanie i z niego to zaczyna uciekać, tak? Tylko zaczyna ładowanie i ta waga idzie zwykle w górę. Więc to w ten sposób. Co do jakby ładowania... No. Przepraszam, przerwę ci tylko, bo chodzi mi o kwestię zwiększenia sodu i wody, bo były swego czasu... wiesz, takie opinie, że trzeba wodę zwiększać 100, 200, 300%, niektórzy pili po 15 i czasem więcej litrów, były przypadki nawet picia wody destylowanej i tak dalej, więc myślę, że to jest o tyle ważne, żeby powiedzieć mniej więcej, jaki pułap wody podbijasz. Powiedzmy, ktoś pije 6 litrów na dzień, je 8 gramów soli w dniu zero, zaczynamy nawadnianie, to jak to wygląda? Podbijam tak, nie wiem, do 8, do 9 litrów maksymalnie. No, maksymalnie, co praktykowałem, było 10 litrów. Nigdy nie pisałem nikomu więcej. Jeśli ktoś pije, powiedzmy, te 6, no to podbicie o, nie wiem, butelkę wody, czy nawet
półtora jeszcze butelki wody, no nie, czyli tam powiedzmy, nie wiem, 2 litry, będzie już wystarczającym takim bodźcem do napędzenia diurezy i do tego, żeby to mechanizm zaczął już sobie gdzieś tam działać i funkcjonować, no nie. I z sodem, jeśli chodzi o sód, na przykład o sól, jeśli ktoś jadł 8 gramów, no to podbijam razy 2, tak, no to powiedzmy, nie wiem, takie standardowe u mnie to jest do 15 gramów w tych pierwszych, powiedzmy, nie wiem, 3 dniach, tak, i później stopniowe obcinanie z tym, że nigdy do zera, nie? W zależności od tego, kto jak wygląda, kto jak się czuje, czy ten limit jest, czy nie, to zwykle zostawiam takie minimum 5 gramów na dzień tej soli samej. Nie jest to dużo sodu, bo tam wychodzi, nie wiem, z 3 gramy tego sodu, nie? Może nawet niecałe. Ale później w efekcie ładowania i produktów, z których korzystamy, ten sód jest bardzo mocno uzupełniany, nie? A musimy brać pod uwagę też to, że diuretyki, większość z nich ten sód wyrzuca po prostu i wypłukuje. Także no, w ten sposób. Właśnie, mówisz, że w pierwszych 3 dniach podbijasz, później zaczynasz stopniowo ucinać. Czyli w którym momencie mniej więcej tygodnia zaczynasz ładowanie? Powiedzmy na te 3 dni przed, tak, żeby zostawić sobie dzień jeszcze luzu na ewentualne spuszczenie wody, czy całkowicie na początku tygodnia i później powolutku sobie schodzisz z wody? No tak jak wspomniałem, zależy od osoby, która ma albo limit do zrobienia, albo nie. Jeśli zakładajmy, że ktoś nie ma do zrobienia limitu, dlatego że to jest takie wtedy, wiesz, najbardziej takie płaskie, powiedzmy, środowisko działania, bo wiadomo, że jak jest limit, to już czasem trzeba, to są już takie rzeczy, które no, trzeba zrobić bardzo indywidualnie, bo to są reakcje, które są czasem nieprzewidywalne. Tak, no to jeśli ktoś nie ma limitu, to powiedzmy, nie wiem, zawody są w sobotę, tak, no to mamy od środy na przykład, od połowy dnia zwiększenie podaży węglowodanów, no nie, czyli takie 2,5 dnia do piątku, powiedzmy, no nie, czyli jest środa, czwartek i w zależności też od tego, jak to wygląda, no w środę do południa, załóżmy, jeśli ktoś ma możliwość, to planuje komuś tak, żeby mógł zrobić sobie na przykład trening po południu, czy tam przed południem i po tym treningu już zaczął ładowanie. Czyli ma tak naprawdę, powiedzmy, nie wiem, pół dnia środy, cały czwartek i w piątek rano, w zależności od tego, jak wygląda jego decyzja. Bo też bierzmy pod uwagę to, że no, to jest ta magia, o której wspomniałeś, tak? Ludzie myślą, że nie wiadomo, co się z nimi stanie tak naprawdę, a w gruncie rzeczy i tak nasz organizm ma określoną ilość glikogenu, który może zmagazynować. Więc jak od środy po południu do piątku, czy tam do soboty do rana zjesz 30 worków ryżu, no to wysrasz 20, no nie? I to nie będzie miało no, w ogóle sensu. Dlatego ja nie podchodzę zupełnie do tego tak, że każda osoba musi jeść mega dużo, tak? Zwykle te przedziały, w których ja oscyluję, to jest od takich, nie wiem, 700, może 500 do 800 gramów węglowodanów, no nie? Na dzień. I myślę, że w większości osób wystarczy te 2,5 dnia, czy nawet 2 dni, żeby się spokojnie załadować, jedząc, no załóżmy, no nie wiem, z 1,5 kg węgli w okresie tych 2,5 dnia, no nie? To więcej tak naprawdę też w zależności też, jeśli ktoś faktycznie, ta forma mu się nie pogarsza, no to można doładować ten w piątek do wieczora normalnie, a sobotę już od rana, tak jak to zresztą Dawid chyba wspominał, że czas na ładowanie masz tak naprawdę przed zawodami, a nie w dniu zawodów, co bardzo wiele osób bardzo źle odbiera i w ogóle nie ma o tym pojęcia, że efektem, może nie efektem, ale jakby wpływ na formę, dzień zawodów ma bardzo na wpływ na formę, ma to jedzenie i to, że zaczniesz jeść przy ograniczonej też podaży wody, będzie się odbijało negatywnie na tobie, tak? Ta forma nie będzie się poprawiała, tylko będzie się pogarszała, bo wody nie będzie. No nie? Więc lepiej sobie na spokojnie tą sobotę zostawić, powiedzmy, wiadomo, jeżeli masz start późnym wieczorem, no to musisz coś zjeść przez cały dzień, no nie? Ale to też nie są ilości rzędu właśnie 800 gramów czy coś tam, tylko powiedzmy taki, no nie wiem, worek ryżu na posiłek, 80 gramów węglowodanów plus trochę tłuszczu, żeby utrzymało to i w miarę szybko nie uciekało z mięśni. 3 godziny taki jeden posiłek do wyjścia i dziękuję, a nie, wiesz, pizganie tutaj co godzinę worka ryżu, jakby to nie wiadomo, co miało zmienić, nie? Poza, wiesz, z płaskiego brzucha rano, jak się wysrasz na rozwalony na scenie, którego ciężko jest utrzymać.
Zwłaszcza, że też dużo osób nie ma świadomości takiej, że pewne rzeczy wpływają na kwestie jakby absorpcji węglowodanów i ładowania glikogenów per se, jakby wiesz. Tutaj spotykałem się już ostatnio na taką sytuację, że no, trzech chłopaków bodajże teraz do mnie przyszło w ostatnich tygodniach jakby na współpracę i też na przykład w jednej z rozpisce spotkałem się z na przykład dawkowaniem nowoteralu rzędu 40 mikrogramów te 3 dziennie i 200 ponad mikrogramów te 4 dziennie do samego końca zawodów, no co jakby już zmniejsza możliwości. Do tego jeżeli wchodzą diuretyki, które również wpływają na proces ładowania i jakby sam sód i jego obecność jest potrzebna do tego, żeby odpowiednio zakumulować glikogen w mięśniach, więc zbyt duże obcinanie na przykład właśnie sodu, zbyt niska podaż wody i tak dalej. I stąd się biorą te takie później dziwne sytuacje, że ktoś mówi, że no zjadł tam, nie wiem, 14 worków ryżu i był płaski na scenie i za mało doładował, bo jak po zawodach zjadł maka, to go nabiło, nie? I tak dalej, więc jakby trzeba pamiętać, że jakby no jedzenie jedzeniem, ale też wszystko to, co robimy, jakby no nie jest obojętne, nie? Więc też takie czasem podchodzenie, że im więcej się czegoś da, tym lepiej, bywa zgubne. No zgadza się. A jeszcze powiedz mi co do podejścia twojego na przykład w stosunku właśnie do hormonów tarczycy. Odstawiasz na koniec, czy nie odstawiasz? Czy zmniejszasz na przykład tylko? Jeżeli ktoś utrzymuje normę tarczycy, to nie robię nic, bo ja nigdy nie winduję te trzy powyżej normy, więc jeżeli ktoś jest czy w górnej części widełków... Pytam o ostatni tydzień, nie? Czy podczas Nie. ładowania? Nie, nie, w sensie... nie. Jeżeli ktoś ma tarczycę w normie, podaje no. tylko tyle hormonu tarczycy, żeby ile utrzymać potrzeba. Wszystko w Ale normie. Nie odstawiasz całkowicie. Absolutnie, nie, no bo jakby no, odstawił, no to znowu wejdzie w niedoczynność i to też jest, myślę, niedobre w samej końcówce, więc wiesz, no jakby to też, to zapotrzebowanie na te trzy jest nie tylko indukowane deficytem kalorycznym, ale też najczęściej długotrwałym podażą hormonu wzrostu no, dokładnie, i dokładnie. tak dalej, więc to trzeba brać gdzieś tam pod uwagę, że to nie jest takie Obsiąże, zero, nie? tak, zero-jedynkowe, więc ja nigdy nie podbijam powyżej normy, więc jeżeli ktoś ma, powiedzmy, że zdrową tarczycę, no to myślę, że to jest jakby najbardziej optymalne środowisko do tego, żeby kogoś ładować, nie? Więc tutaj nie sądzę, żeby trzeba było coś zmieniać w tej materii. Okay. Jeżeli chodzi o kwestię ładowania, czysto, czy ładowanie syfem u ciebie też wchodzi w grę? Od czego to jest zależne i jak często sobie pozwalasz na to ładowanie właśnie takim bardziej przetworzonym jedzeniem? Wiesz, to zdecydowanie czysto i to w takich no, 95% przypadków, nie? Wiem, że, znaczy może nie, że wiem, ale bardzo wiele osób podczas, nawet przed samym peak weekiem, już 2 tygodnie potrafi się mnie pytać, wiesz, czy będziemy ładować i tak dalej, to... Kwestia zakupów, te sprawy. Tak, kwestie zakupów i tak dalej, bo jakby sklepy były pozamykane, to jest kwestia, która mnie chyba nigdy nie przestanie zadziwiać ani rozbrajać, nie? Że 2 tygodnie przed już ktoś musi wiedzieć, czy będzie ładował. To no, ja jestem zwolennikiem czystego jedzenia. Zresztą sam w większości swoich przypadków, kiedy startowałem, ładowałem czysto, wyjątkowo w jakichś tam okolicznościach załadowałem syf, no nie, ale tylko wtedy, kiedy albo wiedziałem, że nic mi się nie stanie, albo wiedziałem, że już lepiej nie będzie, a może być, że gorzej nie będzie, tak, a może być tylko lepiej, o, w ten sposób. Więc są przypadki i były teraz, to też mi się zdarzały, że pozwoliłem komuś zjeść, wiesz, jakąś tam pizzę na noc, ale to w ramach takiego bardziej doświadczenia i eksperymentu, żebym miał punkt odniesienia do późniejszych startów, czy tam do późniejszych peak weeków u tych osób, niż takiego samego z siebie przekonania, że to może być lepsze, co nie? No, więc to też jest bardzo często no, definiowane tym też, kto jaki ma organizm i jeśli współpracuję z kimś pierwszy raz, no to nigdy takiego ładowania syfem, że jest, wiesz, no, ja nie wiem, jak te osoby reagują. Poza tym, tak jak słusznie Dawid zauważył w poprzednim twoim, waszym materiale, układ trawienny przez x czasu na prepie jest raz, że wyjałowiony, dwa, że odzwyczajony od takiego jedzenia i nagle, kiedy pozwolimy mu, znaczy kiedy dostarczymy organizmowi i przepuścimy przez tą rurę, wiesz, po prostu gówniane jedzenie, obite sodem, tłuszczem, dodatkami,
paradoksalnie mówiąc, chemią, to może się to zwyczajnie źle skończyć. No nie? Zaczną się jakieś tam biegunki, czy nawet zaparcia w gorszym przypadku, bo biegunka to pół biedy, nie? Bo komuś może ta forma poprawić, ale jak kogoś zatka, no to zostają tylko jakieś tam czopki, lewatywy, co też nie do końca uważam za mądre rozwiązania w wielu przypadkach, a też wiem, że są osoby, które tego zwyczajnie nadużywają. Nie? Na przykład czy w robieniu limitu, czy chociażby właśnie przeczyszczenia sobie tego układu trawiennego, żeby mieć jakiś tam płaski brzuch. Nie? Więc czysto. Właśnie, a teraz a propos tej dwójki, no nie oszukujmy się, też dużo osób ma problemy właśnie w ostatnich dniach gdzieś tam z tym, że ich korkuje. Jak sobie radzisz z takimi problemami? Używać jakichś ziołowych, powiedzmy, preparatów, które testujesz wcześniej? Nie wiem, zalecasz na ładowaniu dodawać jakieś śliwki suszone czy coś takiego? Ewentualnie na jaką ilość gdzieś tam błonnika sobie pozwalasz czysto z warzyw w tym okresie takich, powiedzmy, na piątku, licząc zawody, że mamy w sobotę, no bo jak ktoś się naje nawet dużej ilości warzyw w czwartek, to mu się bida nie stanie. Gorzej jest właśnie z tą nocą z piątku na sobotę, bo to jest zawsze taka newralgiczny moment, że tak powiem. Znaczy, wiesz co, ja podchodzę do tego tak, że raczej nie każę jakby korzystać z produktów, które mogą, wiesz, zwyczajnie zaszkodzić w ten sposób, no nie? Czyli tam z tą podażą błonnika. W większości każe jakiś tam, wiesz, klej gryżowy. To są rzeczy, które zwyczajnie przelecą przez ciebie i nie będzie problemu po tym, żeby się wypróżnić. Jeżeli ktoś... Powiem ci, że tak naprawdę jakby, wiesz, w tym sezonie to miałem chyba tylko jedną osobę, która miała problem z wypróżnieniem się, nie? Ale to jest osoba, która... Grzesiek, zresztą myślę, że będzie nas słuchał, która, wiesz, poranną toaletę zalicza o godzinie 11, czy tam o 10, no to wiesz, tutaj już samo z siebie ktoś ma taki może i organizm i przyzwyczajony, że no ja, nie wiem, wstaję rano, tak, jest jedynka, dwójka, cardio, czasami znowu dwójka, jedynka i jest git, no nie? To nie mam z tym jakby problemu. Więc w takiej mocnej ostateczności, no to jest jakieś tam, w sensie zalecam, wiesz, jakąś herbatę bardziej, czy krople na przeczyszczenie, czy coś w tym rodzaju, czopków, czy lewatyw raczej nie. No, plusem może być to, jeżeli ktoś pali i lubi kawę na przykład, tak, no to rano espresso, fajka, siadasz od razu na kibel i wiesz, i leci, no nie? Więc to się niekiedy przydaje. Zresztą sam tak robiłem, jak miałem problem i to działało, no nie? Ja pamiętam, tak nadmienię pamiętam, jak pierwsze zawody dawno, dawno temu jeszcze sam się szykowałem w ogóle. Ilość błędów to niezliczona jest, tutaj no, można by było książki pisać. Niemniej jednak miałem właśnie problem z dwójką dzień. Pamiętam, że od kumpla szluga pożyczyłem, kawy się napiłem, bo jednak siedziałem i tak mi się chciało wymiotować, bo ja papierosa nie jestem w stanie wypalić, nie? Sam nie wiedziałem, którą stroną to bardziej pójdzie, nie? Czy tyłem, czy przodem, bo pamiętam to jak dziś. Okazało się, że bałem się tak strasznie, że się w limit nie zmieszczę, a do limitu miałem 3 kilo. Także tak to wyglądało. A u mnie, tak powiem, że się sprawdza taki produkt Senefol. On jest ziołowy, on nie ma dużo jakichś takich bardzo hardkorowych powikłań, jak na przykład Dulcobis czy inne takie chemiczne przeczyszczacze, więc to jest taka rzecz, że nawet takie 3-4 tabletki gdzieś tam wieczorem do ostatniego posiłku przy ładowaniu już bardzo fajną robotę robią, jeżeli chodzi o kwestię pobudzenia tego pasażera jelitowego, więc to jest taka rzecz, która może się komuś przyda, jak słucha i ma właśnie problemy z tego typu rzeczami, ale zazwyczaj rano mocna kawa, zwłaszcza, że zazwyczaj się jakieś tialo wrzuca na noc i rano lubi boleć głowa od ciśnienia niskiego, to kawa taka mocna, to nawet jest takie zalecenie, które gdzieś tam pomoże. Zwłaszcza, że gdzieś kofeina też jest, działa diuretycznie, więc później do startu to może gdzieś tam wspomóc nawet formę, przynajmniej mentalnie może wspomóc. Dobra, to teraz mamy tak. Jedzenie w dzień startu to już powiedziałeś, że jakby nie ładujesz tej jedzenia, więc nie będę się o to wypytywał. Natomiast co w przypadku, gdy mamy dwudniowe starty? Wiadomo, jak to jest.
jest pierwszy start, najczęściej to się wszystko przeciąga, powiedzmy, że ktoś startuje 2 godziny później niż miał startować, nie jadł zbyt dużo w dzień startu, powiedzmy, że zjadł tam te 2-3 posiłki, gdzieś tam mamy 80-240 gramów węglowodanów, białka tyle co nic, troszkę tłuszczy i to jest wszystko, co zjadł tego dnia, więc wiadomo, schodzi ze sceny, następnego dnia znowu startuje. Co w takim przypadku? Jak to rozgrywasz pod względem diuretyków, wody, jedzenia? Jeśli jest osoba, która ma formę do poprawienia, to staram się raczej nie przesadzać na niej. I tutaj jeśli chodzi o, zresztą jeśli ktoś zjadł 3 posiłki do startu, zawody mu się obsunęły, to zalecam jeszcze z 2 albo 3 do wieczora, do momentu, kiedy nie pójdzie spać, no nie? No, takie też no, niezbyt duże, powiedzmy, po te, nie wiem, 20 gramów białka na posiłek, 80 gramów węgli i z 10-15 gramów tłuszczów. Wody w zależności od tego, ile taka osoba wypiła. No, ile możesz wypić tak przez, wiesz, no, do startu przy 3 posiłkach? No, nie wiem, strzelę, że do litra to jest takie maks, no nie? Jakby trzeba liczyć też, że około 300 gramów wiąże sam ryż. No to właśnie, no to masz, no to do litra, tak? To zalecam do picia jeszcze z litra tego dnia, czy nawet półtorej, w zależności od tego, jak sumiałem, jak to wygląda. I to jest wszystko, nie? W przypadku takiej osoby. Jeśli ktoś faktycznie miał formę, spoko, było wszystko git, nawet miejsce medalowe, czy coś takiego, 2 posiłki, no, takie trochę bardziej objętościowe, powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, 120-140 gramów węglowodanów, no wiadomo, tłuszcze i białka i w takim przypadku mogę zalecić komuś zjedzenie jakiegoś syfu, nie? Właśnie wtedy. Więc na uzupełnienie tego sodu jeszcze, podbicie tłuszczu i tak dalej. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że będziemy jeszcze dawać na noc jakiś właśnie chociażby kalorik, nie? W tym przypadku. No i na następny dzień z rana jest tak samo, tak naprawdę ten sam schemat, który był dzień wcześniej, no nie? Delikatne śniadanie, w zależności od tego, od której start, 2, maksymalnie 3 posiłki jakby od momentu wstania do startu, też niezbyt dużo objętościowo, no jak ktoś, wiesz, zeżar pizzę 50 dzień wcześniej, no to nie potrzebuje aż tyle z powrotem do tego startu, żeby do wyjścia, żeby, nie wiem, się to poprawiło, czy coś w tym rodzaju, nie? Więc, no i w przypadku osoby, która tą formę miała poprawić, bardzo podobnie, no nie? Nawet może i mniejszej ilości jedzenia, byleby tylko ta forma się poprawiała. Bo często jest tak, że właśnie im mniej ktoś je, tym lepiej wygląda, nie? Później i z biegiem czasu. Wiadomo, coś tam sobie musi popijać, dają jeszcze, dochodzą do tego ponownie diuretyki, więc ta diureza się kręci. Mimo że nie wygląda to i nie ma to takiego tempa jak te dni wcześniej, nie? Że chodziłeś non stop i sikałeś, bo było więcej płynów, ale to sobie działa. Zresztą sam tak robiłem na przykład w Portugalii, tak? No, zjadłem niewiele, stałem rano, no byłem płaski, tak? Tylko że nasze wyjście było o godzinie 21 dopiero, więc musiałem dojeść też przez ten dzień, ale nie jadłem jakoś mega dużo, a efekt finalny no, był dużo lepszy niż się spodziewałem i oczekiwałem. Nie? Powiedz mi teraz tak, kończymy zawody, schodzimy z medalem ze sceny i teraz wiemy, że jest niedziela, późny wieczór, zeszliśmy ze sceny, w następną sobotę mamy zawody. Co w takim przypadku robisz? Co, jak to rozgrywasz od poniedziałku do kolejnej soboty? Z powrotem ten sam schemat jakby wprowadzam z małymi zmianami, który był przed tymi zawodami poprzedzającymi, no nie? Podbicie oczywiście ilości wody, no z diuretyków nie zejdziesz, bo nie ma to sensu, jeśli faktycznie ten spironol leci, no to musi być przynajmniej te 2, no w zasadzie 3 tygodnie, tak, prawie, bo jeszcze po starcie go automatycznie nie odstawisz tak z miejsca. Z tym, że ta podaż na przykład tego spironolu się zmniejsza, podbijam, już nie staram się nie podbijać tej ilości wody na przykład do takich, jak było na początku, nie? Czyli do tych 8 litrów czy coś w tym rodzaju, tylko takie 6-7 i później to utrzymuję sobie na przykład do nie wiem, do takich, nie wiem, 2,5 litra dzień przed weryfikacją czy coś w tym rodzaju. No, mówimy dalej o osobach, które nie potrzebują limitu. Tak, oczywiście, nie, oczywiście. Bo w takich przypadkach to już jest indywidualnie wszystko do rozpatrzenia. No i jeśli chodzi o ładowanie, to przez te, powiedzmy, nie wiem, od poniedziałku znowu do środy jest zmniejszona ilość tego glikogenu, nie, znaczy tych węglowodanów, z tym, że to już nie tak jakby mocno,
mocno, że jak ktoś ma na przykład, nie wiem, 300 gramów, tak, przed tym, no to raczej podbijam to gdzieś tak do 400 czy coś w tym rodzaju, nie? I tak wiem, że forma się w tym, przez ten okres nie zepsuje, jeśli ktoś faktycznie nie leciał w chuja, że tak to ujmę, i nie poszalał w niedzielę i w poniedziałek z jedzeniem, tylko podszedł do tego tak, jak należy. No właśnie, no to też trzeba zaznaczyć, że no nie można sobie pozwolić na jakieś lecenie grubo z tematem, jeżeli mamy start za tydzień, nie? No bo to jest jakby co dokładnie innego, jak mamy 2 tygodnie na to, żeby jeszcze ewentualną retencję sobie zrzucić i tak dalej, i zacząć znowu nawadnianie, odwadnianie i tak dalej. W takim przypadku tygodnia po tygodniu jakby tutaj nie ma takiej możliwości. Dobra. Tu jest, jeszcze czekaj, sorry, że się przerwę. Tu jest tak naprawdę bardzo ogólnikowo to ujęte, bo wiesz, mówimy cały czas o osobach, które mają formę i które nie mają limitu, nie? A jest jeszcze tak, że no, trzeba kogoś z tą formą doszlifować ze startu na start, więc no, to mówię tak bardzo ogólnikowo, nie? Nie, no jasne, ale też trzeba też brać pod uwagę fakt, że jak ktoś już ma formę no. I wyszedł na danych zawodach dobrze porobiony, no to jakby z tygodnia na tydzień ta forma się już prawdopodobnie wiele nie zmieni. W sensie jakby no można ją wnieść pełniej, można pełniejszą wersję, bardziej dociętą wersję, jakby to już jest kwestia takich manipulacji drobnych, ale jak ktoś myśli, że przez okres tygodnia, nie wiem, spali tkankę tłuszczową do tego startu, no to raczej to już nie jest czas na to, żeby gdzieś tam dopalać tyłek czy boczki, no bo to się raczej nie wydarzy. Zapomniałem się ciebie o to zapytać, ale zapytam teraz, czy zostawiasz w ostatnim tygodniu takie rzeczy jak spalacze, czyli no głównie chodzi tutaj o klęcz, czy jochimbinę, czy salbutamol. No tak do pewnego momentu, w zasadzie do połowy tygodnia przed startem, nie, gdzieś tam powiedzmy do tej środy zostawiam, nie, od czwartku już raczej nie, klęcz właśnie z sali, co tam jeszcze jest, tak, jochimbina, efedryna też, jeśli ktoś używa, no nie, to wszystko gdzieś tam do tego, do tak 3 dni przed zawodami odstawiam, żeby, no wiadomo, klęcz ma jakby dłuższy okres półtrwania, ale to już nie będzie miało takiego rzutu, gdybyśmy, no nie będzie tak rzutowało na to, gdybyśmy ciągnęli go do samego końca, nie? Ja się spotkałem nawet z takimi teoriami, że klęcz gdzieś tam może wspomagać ładowanie i może niewielkie dawki oczywiście mogą utrzymywać nawet gdzieś tam tą pełność. No, wiesz co, no ja miałem, z tego co pamiętam, u Stefana w rozpisce normalnie klęcz do końca, z tym, że ja go nie jadłem, nie? Bo już nie głowa. Chciałem, no nie chciałem zwyczajnie z tego względu, że no jego tam było dużo, znaczy dużo. Nie wiem, czy dla ciebie to jest dużo, 120 mikrogramów dziennie, aczkolwiek no mi się, to był mój pierwszy sezon od bardzo dawna, w którym tyle jadłem, nie? Zwykle kończyłem gdzieś tam na 80, czyli na 2 tabletkach, a 3 to już jakby ilość skutków ubocznych była odczuwalna bardziej niż samo działanie jego, nie? Wydaje mi się, że 120 to było najwięcej, ile kiedykolwiek komuś przepisałem. Może 140, ale nie wydaje mi się. Jakby wydaje mi się, że jeżeli ktoś powyżej 80 wychodzi, to już jest jakby więcej skutków ubocznych niż no zdecydowanie, no. Zwłaszcza, że to też nie jest jakaś taka rzecz, ludzie też w klenie i w tego typu rzeczach pokładają jakieś nadzieje, jakby to miał być jakiś zajebisty środek na dopalanie jakiejś nie wiadomo tkanki tłuszczowej, no jakby to jest taka rzecz, która gdzieś tam wspomaga, ale to są wartości procentowe, to już ja myślę, że fragment dobrej jakości zrobi lepszą robotę nieraz niż ten klen, więc chyba bym bardziej w to szedł niż w jakieś takie kombinacje z podbijaniem, zwłaszcza, że też dużo osób się kiepsko czuje, przez to też gdzieś to może spadać kwestia aktywności w ciągu dnia, tak, przez to samopoczucie, na treningu gorzej i tak dalej, więc też nie wiem, czy to jest, czy jest sens. Dobra, jak podchodzisz do kwestii jedzenia po zawodach? Ktoś kończy sezon i teraz ma, powiedzmy, nie wiem, no wiadomo, że każdy chce zrobić off-season z życia, bo to jest wiadome, natomiast też chcę sobie odpocząć po okresie startowym, więc jak podchodzisz do tematu jedzenia? Na ile dni pozwalasz zawodnikowi, żeby poszalał i na ile, żeby poszalał? Wiesz, off-season to każdy chce zrobić do, tak nie wiem, 2 tygodnia po starcie, nie? Off-season życia, nie? Przynajmniej zdecydowana większość. Jeśli o mnie chodzi, to daję zwykle komuś takie, nie wiem, 2-3 dni na to, żeby pojadł z tym, że zaznaczam, żeby to było przede wszystkim, no nie, wiesz,
efektem finalnym nie było odbicie rzędu 15 kg. Nie? I na co właśnie chciałbym zwrócić uwagę, co w tym sezonie i swoim zawodnikom i w poprzednim na sobie też robiłem tutaj przy pomocy Łukasza, to jest jakby podczas jedzenia już po zawodach, tak, czy nawet przed zawodami i ładowania, używania diuretyków i tak dalej, dochodzimy do momentu, w którym mamy ograniczoną podaż ilość sodu, a wysoką ilość potasu w organizmie przez to, że większość diuretyków z tych, których używamy, ten potas oszczędza, tak? Czyli jedynie furosemid jakby ten wypukuje i sód, i potas, no nie? Natomiast jego się już teraz bardzo mało używa. I tutaj mimo tego, że używamy diuretyki jeszcze powiedzmy kilka dni po starcie, to wydaje nam się, że ta skóra, retencja dalej się utrzymuje i tak dalej. To jest wynik właśnie też takiej retencji potasowej, no, bardzo charakterystycznej, jak to Łukasz powiedział, że skóra ci się robi gruba, taka tłusta, jak u słonia i tak dalej. I na to warto byłoby zwrócić uwagę, jeśli ktoś się zastanawia, czemu na przykład jeszcze tydzień po starcie jest podlany, a ja to powiedzmy w miarę czysto i używał diuretyków. No to bierze się to zwykle, znaczy zwyczajnie z ilości tego potasu, który dostarczyliśmy z pożywieniem później, a który przez cały czas był oszczędzany w okresie samego peak week. No, natomiast co do okresu po startach u zawodników, to daje, no, tak jak wspomniałem, 2-3 dni na to, żeby ktoś sobie pojadł, odpoczął i później zaczynamy już normalnie zalecenia, chyba że ktoś się zwyczajnie wyłamuje i nie dostaje raportu tam powiedzmy po tych 3 dniach od startu i dostaje po tygodniu już wiadomo, w jakim stanie jest ta osoba, no to trzeba z powrotem wrócić jakby do jakiejś tam redukcji i cięcia, ale tak to no, jest podbicie ilości jedzenia takie znaczące, nie? Powiedzmy, no nie wiem, z 100% tego, co jedli, 150% na start, też nie chcę, żeby jakby od razu komuś dawać zbyt duże ilości jedzenia, nie? Bo wiem, jak to się też kończy. Lepiej jest to gdzieś tam stopniowo, wiadomo, chociaż wyjść na zero w takim przypadku, czy nawet taki no, dosłownie delikatny minus jeszcze przez okres tego pierwszego tygodnia i dopiero później stopniowe podbijanie niż od pierwszego tygodnia zaraz zaczynania tego rebounda takiego, no nie, lecenie na grubo z tematem. Zresztą ze środkami jest tak samo. Właśnie, o to teraz chciałem zapytać. Czyli wyjście z prepa i mamy teraz przypadek osoby, która powiedzmy numer jeden, przypadek osoby, która miała bardzo długi okres startów, jest dość zmęczona okresem startowym, przez długi czas też ciągnęła duże ilości środków, bo jest to nieuniknione, nie oszukujmy się. I teraz u takiej osoby, czy robimy tak zwane recovery, czyli schodzimy z ilości środków, wiadomo, gdzieś tam podbijamy jedzenie, żeby osoba sobie odpoczęła i tak dalej, czy odbicie, czyli powiedzmy, nie wiem, i, no dobra, to odbicie to jest kropka i teraz okay. jak przeprowadzasz, no bo to też jest kwestia bardzo indywidualna, czy osób robi odbicie na zasadzie takiej, że wiesz, zamienia trena na MPP i właśnie, że środki zostają, lecimy dalej grubo. Część osób robi odbicie na zasadzie takiej też trochę szkoły angielskiej, czyli niech jedzenie sprawia, że rośniemy, środki są niepotrzebne i tam nie wiem, 250-350 testa wystarczy i reszta to jest niepotrzebne. To mówisz tygodniowo. Czy no właśnie tygodniowo to podaję, daję dwie skrajności, że tak powiem, nie? Więc w takim wymiarze, jak to wygląda u ciebie, jakie masz podejście? Oczywiście nie mówię tutaj o podawaniu dawek, natomiast o podejściu takim, jakimś takim, żeby dać, nakreślić jakiś taki schemat. Nie no, staram się zrobić takie recovery bardziej, no nie? Tutaj w przypadku, kiedy osoby dosyć długo miały długi sezon startujący, bo tak jak mówisz, to jest nieuniknione, jeśli ktoś ma, załóżmy, no nie wiem, 16 tygodni od początku redukcji do pierwszego startu i później jeszcze 2 miesiące czy 3 tego, no to trochę wychodzi jednak jakby na tych krótkich estrach, na trenie, na winie i tak dalej, więc zostawiam samego testa, wracamy do GH, jeżeli ktoś używa, jeżeli nie, i później no
niech resztę robi to jedzenie tak naprawdę. Nie? Oczywiście nikomu nie każe, wiesz, pół butli Trena czy Mastera zostawiać w szafce, tylko każe wybić do końca w tych dawkach, które mieli, ale to jest tylko i wyłącznie do momentu, aż się to nie skończy, no nie? Żeby powiedzmy, wiesz, nie marnować, bo niektórzy to lubią mieć wyliczone do ostatniego zastrzyku i tabletki, natomiast orale, spalacze i to wszystko to idzie w odstawkę, no nie? Więc sam teść plus hormon, jeżeli ktoś używa, nawet insuliny od samego początku ludziom nie wrzucam, bo ta jakby sama ilość jedzenia plus wrażliwość insulinowa, która wynika z redukcji, jest na tyle odpowiednia i dobrze to wszystko hula, że takie osoby jeszcze nie potrzebują dodatkowo, wiesz, no, boostowania tego samą insuliną. No. Przez jaki okres byś pociągnął taki recovery? Do 4 tygodni, myślę, no nie, to tak, wiesz, no nie ma sensu też dłużej, jeżeli, może inaczej, jeśli ktoś na przykład nie planuje startu, nie wiem, w przeciągu najbliższego roku, no nie, no to można to przeciągnąć gdzieś tam do, powiedzmy, nie wiem, do 2 miesięcy, do momentu tego, żeby trochę wyniki zdrowotne poprawić, parametry i tak dalej, nie, jeśli wychodzą jakieś tam kwiatki. Natomiast jeśli ktoś ma w planach już w przyszłym roku sezon startowy, no to 4 tygodnie i później jest znowu jazda. Z tym, że no też to nie jest tak, że od razu wchodzisz na nie wiadomo jakie dawki i tak dalej, nie? Bo to większość ma też takie błędne pojęcie, że wiesz, skończyło sezon i już jest przynajmniej z pół raza więcej niż waliłeś w poprzednim sezonie. No nie? Więc nie. Zresztą też wiele osób tego nie potrzebuje i są jeszcze w stanie robić odpowiednie postępy na tym, co mieli i na odpowiedniej ilości jedzenia. No i przede wszystkim trening, bo to definiuje większość zmian i tego, jaki robimy postęp. Właśnie. I teraz tak, powiedzmy, że ten okres recovery traktujesz jako okres po prostu odpoczynku, natomiast co z kompozycją ciała? Bo wiadomo, że po takim okresie jakby przynajmniej no, nie powinno się wiele człowiekowi stać, czyli nie powinno być tak, że ktoś kończy 4-8 tygodni recovery i jest ulańcem, bo takie rzeczy się dzieją raczej w momencie, w którym ktoś nie trzyma się zaleceń, natomiast jeżeli się trzymamy tych zaleceń, to ta kaloryczność jest gdzieś tam oczywiście podbita do jakiegoś tam plusu, powiedzmy delikatnego, rzędu tam pewnie 200, może 300 kalorii ponad nasze zapotrzebowanie, tak żeby rzeczywiście to, no był ten pozytywna retencja tego bilansu azotowego i jakby, żeby to wszystko działało w kierunku anabolizmu niż w drugą stronę, natomiast no wiadomo, że nikt też nie zakłada, że recovery phase to jest takie typowe odbicie, więc ja tak zakładam przynajmniej, że robisz, że traktujesz to na zasadzie takiej, że jest powiedzmy 4 tygodnie recovery i po recovery wchodzimy na okres odbicia, nie? No tak, dokładnie, więc najlepiej jakby staram się utrzymywać, znaczy no, ja się nie staram, tak, to podopieczni się starają. Tak, podopieczni się starają, ale jestem za tym, żeby utrzymywać tą taką kompozycję ciała no, w jak najlepszej kondycji. No wiadomo, nie złapiesz w 4 tygodnie z tam, nie wiem, 3-4% tłuszczu do 15 nagle, no nie? Wiadomo, że no, retencja będzie robiła swoje i to złudzenie czy zaburzony obraz samego siebie u tych osób będzie występował, bo niektórzy mają tak, że jakby, wiesz, boją się dokładać jedzenia albo jeszcze być teraz suchym na masie w takich, ich, bo to też jest modne i tak dalej, albo bo inni też tak wyglądają, z tym, że nie każdy jest taki sam, nie? I trzeba mieć na uwadze to, że przede wszystkim jest nam potrzebne to odbicie, ta retencja w jakimś stopniu do tego, żeby, jak wspomniałeś, utrzymywać bilans azotowy, do tego, żeby nasze stawy były w miarę zabezpieczone, no i całe samopoczucie plus kwestia związana ze zdrowiem, tak, była zapewniona dla nas, nie? No, nie będziemy dalej się żyłować, ale to jest moment na to, żeby chociaż częściowo dojść z organizmem do jakiegoś ładu po okresie, w którym był w skrajności.
Dobrze, to wiadomo teraz, jak to wygląda. Już powiedziałeś, że później wchodzimy na okres odbicia, czyli gdzieś tam dawki są stopniowo windowane do góry wraz jakby z jedzeniem i tak dalej. To jest taki schemat, który gdzieś tam w okresie masowym każdy ma już swój. Jak ktoś jest zainteresowany tym, jaki Krystian konkretnie ma schemat, no to zapraszamy na prowadzenie online. Na dole macie do niego oczywiście namiary. Natomiast co teraz w przypadku osób, które miały dość krótki okres startowy, powiedzmy, nie wiem, 3-4 starty w bardzo bliskim odstępie od siebie, nie są w ogóle zmęczone, znaczy w ogóle to jest oczywiście, wiadomo, relatywnie, bo w jakimś tam stopniu każdy jest oczywiście deficytem i okresem gdzieś tam takim zmożonej pracy zawsze zmęczony, niemniej jednak nie są przemęczone, może tak, są gotowe na to, żeby wejść bezpośrednio w okres odbicia, czy jesteś za takim schematem, czyli że bezpośrednio powiedzmy ewentualnie, nie wiem, jak to robisz, zmniejszasz delikatnie dawki, zostawiasz takie same dawki, podbijasz od razu jedzenie i lecisz jakiś tam okres ścisłego odbicia wagi, czy raczej nie jesteś za czymś takim? Wiesz co, do tej pory nie miałem w ogóle takiej osoby w swoim, powiedzmy, teamie, która byłaby w takim przypadkiem właśnie, o którym wspomniałeś, nie? Więc nie miałem okazji też w ten sposób działać i pracować, ale zrobiłbym tak, że zostawiłbym chociażby samego trena. Mastera bym mu odrzucił, bo uważam, że to jest środek, który do jakiegoś tam, wiesz, rebanda no nie jest super ani anaboliczny, ani się nie przydaje, więc zostawiłbym trena, zostawiłbym testosteron, oczywiście dołożył GH, dałbym normalnie insulinę i stopniowo zaczął podbijać jedzenie w tym momencie. Zmniejszyłbym te dawki oczywiście, znaczy inaczej, dawki testa bym nie zmniejszył, dawkę trena bym troszeczkę ograniczył i podbijał jedzeniem, nie, tutaj. Także takie przynajmniej, no nie wiem, jeśli ktoś faktycznie strzelę miał, nie wiem, 14 tygodni, tak, do startu, biorąc pod uwagę to, że nie zaczął tego trena wbijać od razu 14 tygodni przed, tylko z 8 na przykład, czyli 8 tygodni do startu na trenie plus 4 starty na przykład w odstępie, nie wiem, tygodnia czy tam dwóch, no to dodatkowo liczę z 15, tak, łącznie około 15. Mniej więcej. Tak, no to jak pociągnie do 20 czy tam do 22, to... No nie oszukujmy się, ktoś, kto zaczyna sezon jesienią i ciągnie go do końca roku, tak, no to na tym trenie wychodzi mu pół roku tak naprawdę. No nie? Więc i ludzie żyją i tak dalej. Ja wiem, że to nie jest zdrowe i nikogo nie zachęcam do takiego praktykowania oczywiście, ale tak to wygląda i takie są realia w gruncie rzeczy, bo wiem też, że jest modne, wiesz, małe dawki, małe środki i tak dalej. To moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągać sobie klientów, że jesteśmy prozdrowotni, że jesteśmy, wiesz, healthy, tak? I poza tym nic więcej, tak? Realia prawdziwej turystyki i robienia progresu są właśnie takie. Tutaj myślę, że gdyby nie to, że społeczeństwo nie jest gotowe, wiesz, na naprawdę, to myślę, że już dawno byłoby powiedziane, jak to faktycznie wygląda, no nie? Od tej strony, o której ja myślę, że wiem i ty też wiesz dokładnie, bo to, co jest powiedziane gdzieś tam na forum, napisane, wiesz, te oficjalne dawki, to trzeba jeszcze przynajmniej z razy dwa albo i trzy pomnożyć do tego, żeby wyszło koło prawdy. Czy wiesz, tak jak powiedziałeś, to nikt nikogo nie namawia do tego, żeby pewne rzeczy stosować, natomiast chodzi bardziej o uświadomienie ludziom tego, że jeżeli ktoś już decyduje się na to, żeby startować na poziomie, czyli powiedzmy na poziomie zawodniczym i konkuruje gdzieś tam z zawodnikami, ma teraz jak każdy ambicje na to, żeby tą kartę pro zdobywać bardzo szybko. Ty teraz nagrałeś bardzo fajny materiał o tym, co po karcie pro, bo też mało osób sobie zdaje z tego sprawę. Jakby trochę więcej świadomości fajnie byłoby rzucić na oczy osób, które są w środowisku. Niemniej jednak nadal nie wiem dlaczego żyją w jakiejś takiej bańce informacji, które dociera tylko na jakieś tam bardzo niewielkie, nie wiem, fora takie dyskusyjne, które są otwarte dla wszystkich, ewentualnie, nie wiem, grupy facebookowe i tak dalej, czyli generalnie świadomość na poziomie dupa.
No bo taka jest prawda, wiesz, jakby. No to jest, tak jak wspomniałem, no nie, taką narrację parę osób tutaj u nas w branży prowadzi, że wiesz, wcale nie trzeba walić dużych dawek, że tren to jest kurwa niebezpieczny, że boldenon to niszczy nerki i tak dalej. I no nie widzę w tym nic innego niż chwyt Marketing. marketingowy, reklamowy do tego, żeby wiesz, przychodziły do takich osób, do takich trenerów czy wizardów, osoby, które uważają, że można, wiesz, progresować kurwa na, nie wiem, 250 testach w tygodniu, GHRP, CJC i nie wiem, czemu tam jeszcze, no nie? I 50 NPP co drugi dzień na przykład, no nie? Więc no, myślę, że wiesz, o jakie osoby mi chodzi i kto taką narrację prowadzi. Uważam, że to jest no, nawet nie tyle głupie, co nawet nie wiem, jak to określić. Czy wiesz, to jest powód, dla którego ja staram się też rozmawiać tutaj na podcastach z trenerami, którymi wiem, że mówią przynajmniej na tyle, na ile mogą powiedzieć, jak jest, bo to jest też takie, że to nie chodzi o to, żeby wiesz, żeby gdzieś tam ja też nie próbować. Jestem za tym, żeby mówić w 100% prawdy, no nie? I czy tak ja myślę, uważam, że od tego są zamknięte fora typu właśnie, nie wiem, True Bodybuilding i tak dalej, czy też tak. Zagraniczne fora, które są rzeczywiście zamknięte i w miarę rzetelne. To i nie mówię o takich forach jak, znaczy nie chcę też rzucać może nazwami, nie będę, no bo pewnie każdy a zna ja wiem, też, o jakich forach. Bo tam no. Też są dawki takie, które no, można by było poddać dyskusji, że tak to nazwę, żeby być politycznie korekt, że tak powiem, ale chodzi mi bardziej o to, żeby uświadamiać ludziom, bo ludzie mają bardzo duże ambicje, niemniej jednak nie zdają sobie sprawy no z nie tego, chcą jak. Wkładać w to nawet pracy tyle, no nie? I nie zdają sobie sprawy. Praca pracą, ale też trzeba mieć świadomość taką, że dużo osób ma rodziny, dużo osób ma firmy, dużo osób ma zobowiązania wobec innych osób i nie mają świadomości tego, że zakładając sobie jakieś tam cele, będą musieli w pewien sposób poddać to ryzyku. Czyli jest taka możliwość, że niedługo umrzemy, jeżeli jesteśmy zawodowymi kulturystami i nie wiemy, czy rzeczywiście, mimo tego, że wyniki badań są dobre, mimo tego, że, nie wiem, robimy sobie regularne badania i tak dalej, wielu już robiło, wielu już twierdziło, że jest zdrowym, teraz mamy tego Golaja, to on się nazywa, czy Golem, czy jak tam na niego mówią, który cały czas uważa, że jest niezwykle zdrowym 340-funtowym kulturystą, który dąży do jeszcze większej wagi i że on twierdzi, że można to robić nie zdrowiej, ale zdrowo, co też jest oczywiście jednym wielkim kłamstwem. Dlatego też bardziej chodzi mi właśnie o to, żeby pokazywać, że pewne rzeczy jakby, no to jest tak jak w życiu, nie? Coś trzeba dać, coś trzeba włożyć, żeby wyjąć. Nie da się inaczej. No dokładnie. A tym bardziej, że też no, ostatnie, nie wiem, z 3 lata, tak uważam, jeśli chodzi o temat stosowania dopingu tutaj i mówienia o tym na forum, tak, przestał być w dużej mierze takim tematem tabu, co też według mnie w dużej mierze negatywnie odbija się na wydźwięku i na podejściu wielu osób, tak, bo definiowanie wszelakich już teraz założeń i celów zaczyna się, czy też sprowadziło się do tego, że zaczyna się od, pierwsze co to od cyklów, tak, i od dobrania środków. Dopiero później na drugim miejscu jest jakieś tam jedzenie, trening, tak, a na ostatnim praca. Właśnie sobie zdałem sprawę, że strasznie odbiegliśmy od tematu dzisiejszego odcinka. Jednak, no to jest właśnie rzecz, o której pewnie warto by było zrobić w ogóle odcinek, żeby jednak trochę też ludziom otworzyć oczy. Niemniej jednak my wracamy do tego, o czym jest dzisiejszy odcinek. Na szczęście mam tutaj listę pytań i wiem, na którym momencie skończyliśmy, dlatego że teraz zapytam po okresie zakończonego prepa, co robisz z treningiem? Czy zmniejszasz ludziom objętość, dajesz im jakby odpocząć, czy nie wiem, robisz właśnie okres roztrenowania po zawodach, jak to wygląda? Wiesz co, zwykle ten pierwszy tydzień taki nawet nie wprowadzam zmian nikomu, tylko daję taką wolną rękę, żeby każdy sobie gdzieś tam poszedł, pomachał, tak jak mu się podoba i tak dalej. I od drugiego
tygodnia, gdzieś tam rozpisuję jakieś zalecenia treningowe i jest to zwykle podyktowane tym, kto co ma do poprawy i co trzeba zrobić z daną sylwetką, tak? Jeśli są priorytety do ustalenia i coś jest do, nie wiem, takie bardzo mocno odstające, ukierunkowujemy trening na tą partię i stopniowo zaczynamy od jakby, znaczy, może sobie, znaczy, generalnie tak, zaczynamy od takiego, powiedzmy, punktu zero, tak, jeśli chodzi o progresję przede wszystkim. Żadnej z objętością jest tak samo, jak mówiłem na początku tego materiału, że rozpisuję plan tak, żeby go nie przeładować. Serie robocze zawsze takie same, ilość powtórzeń i ciężar z progresją w założeniu na długofalowy okres, czyli dokładamy, powiedzmy, z tygodnia na tydzień, nie? Czy coś w tym rodzaju. Czyli można powiedzieć, że roztrenowanie się bierze stąd, że sama periodyzacja planu wymusza jakby okres nieco lżejszych treningów, w związku z tym, że jakby dokładnie. Wiadomo, w kwestii progresji wszystko idzie do góry, więc jakby to przeładowywanie treningowe jest sukcesywne z tygodnia na tydzień. Zgadza się, tym bardziej, że no nie zaczniesz... Znaczy, no, są takie osoby, które zaczynają, wiesz, od razu z grubej rury, idą tydzień po starcie na trening i jest pełen piec, bez uwzględnienia tego, że progresja musi być w założeniu właśnie takim, jak wspomniałem, długofalowym, a nie krótkoterminowym, no nie? Bo ile w ten sposób potrenujesz? 3 tygodnie, 4 i za 4 tygodnie będzie ściana i będziesz, wiesz, męczył się z tym samym ciężarem i tak dalej. Dlatego ja, no, na swoim przykładzie, na moim przykładzie, jak to wyglądało po ostatnim starcie, zaczynałem, bo chciałem bardzo wrócić do robienia przysiadów, których nie robiłem w okresie prepa. Bardzo poleciała mi tam siła i zaczynałem od 140 kg na 5 powtórzeń, tak, w 4 seriach. I no, to był dla mnie dramat. Ja, wiesz, mało się nie popłakałem, jak tylko tyle założyłem i mnie to gniotło. Ale w perspektywie 12 tygodni, bazując jakby na tej samej ilości powtórzeń w danym treningu, czyli na przykład jednego dnia miałem 4 serie po 5, drugiego miałem, nie wiem, 5 serii po 4 powtórzenia, w ten sposób, manipulując sobie ilością serii i powtórzeń, byleby mi się to zgadzało, progresowałem sobie z obciążeniem, tak, doszedłem w końcu do, tam chyba, nie wiem, 220 kg na 8 ruchów w 12 tygodni i to było... Naprawdę, gdzie w połowie miałem jeszcze chyba tam jakiś dilo, czy po 8 tygodniu, bo mnie spotkała ściana i to uważam było chyba najlepsze jak do tej pory moje takie przejście pod względem treningowym oczywiście i pod względem progresu w ciężarze niż w porównaniu do tych etapów, które miałem wcześniej, tak? Czyli założenie celu długoterminowego, a nie na to, żeby, tak jak tutaj w przypadku angielskiej szkoły, wiesz, seria do odcinki, back offset, seria do odcinki, back offset, bo dla mnie robienie na przykład, nie wiem, ćwiczeń złożonych na 8-10 powtórzeń to jest zwykły kardiusz. Znaczy, no do 8 zdarza mi się oczywiście tam, ale powyżej 8 robić siady czy ciągi, no to jeżeli chyba tylko ciężar cię ogranicza, tak, w tym momencie, no to wtedy tak. Znaczy ja to osobiście sam preferuję taką szkołę bardziej angielską, niemniej jednak też wychodzę z założenia takiego, że jakaś forma progresji powinna być, nie tylko forma progresji ciężarowej, dlatego też jakby zaczyna się z pułapu niskiej, bardzo niskiej objętości i zwiększa się objętość poprzez dodawanie albo serii roboczych, albo też kwestii dodawania jakichś tam intensyfikacji treningowych, czy nawet takich kwestii jak statycznych streczy w planie treningowym. Czyli jakaś forma przeładowania musi być, nie tylko forma ciężarowa, bo jak każdy sobie zdaje z tego sprawę, że no nie da się, zachowując oczywiście parametry pracy, czyli gdzieś tam tempo, technikę, zakres ruchu, dokładać z tygodnia na tydzień cały czas, bo to jest po prostu niemożliwe, nie? Więc to też trzeba gdzieś tam brać pod uwagę i też czasem się może nagrywać, jak ktoś trenuje sam i nie ma jakiejś tam możliwości tego, żeby ktoś cię poprawił, bo to zazwyczaj jest tak, że się w połowie off-seasonu orientujesz, że twój przysiad to jest już nie taki jak w tygodniu pierwszym, nie? No, w innym przypadku. Dobrze, teraz idziemy dalej. Nie będę się pytał o kwestie treningowe, bo to już jakby poruszyłeś, że to jest normalna kwestia periodyzacji, więc jakby o tym to właśnie teraz rozmawialiśmy. Objętość też jakby tutaj i intensywność. To jest w twoim przypadku rzecz, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli jesteś raczej za tym, żeby zachowywać
jakieś założenia na dane bloki treningowe, czyli powiedzmy, czy to jest forma jakiegoś RIR-u, czy też kwestia samego założenia, nie wiem, procentowego na dane ćwiczenie, bo tego słowa mi brakło, na ilość serii i powtórzeń, więc jakby to jest też rzecz, którą chyba szkoda obgadywać. Tak samo, czy periodyzujesz plany, no nie będę się pytał, bo właśnie to powiedziałeś, natomiast czy periodyzujesz plany na bloki, to chciałbym zapytać, czyli czy masz bloki, nie wiem, kiedyś była taka moda, nie, że jest blok, nie wiem, tam siłowy, później jest blok hipertroficzny, później jest i tak dalej, i tak dalej. Okej, no to jest myślę, że taka, znaczy ja zawsze o to pytam, bo są jeszcze ludzie, którzy to robią, niemniej jednak, no ja sam też osobiście uważam, że w kwestii treningu stricte to już wtedy ewentualnie bardziej trzeba poświęcić czas na osobne okresy na to, tak? Jeżeli ktoś chce poprawić parametry siłowe, no to, no nie wiem, te 16 tygodni, tak, na planie ukierunkowanym pod dane ćwiczenie, czy generalnie pod jakieś tam boje główne, wtedy tak, no nie? Bo i tak trzeba to odpowiednio raz, że zaplanować w formie progresji, dwa, że ćwiczeń i trzy, że objętości, no bo nie będziesz, bo są osoby, które piszą takie hybrydy jakby, no nie, połączenie treningu siłowego i treningu hipertroficznego, ale nie wiem, na ile to się sprawdza, bo by nigdy czegoś takiego nie praktykowałem, ani sam na sobie, ani u nikogo. Nawet chyba Lane Norton miał taki bardzo popularny ten PAD. Tak, tak, nazywało, tak, nie? No. Więc ale to był bardzo wymagający trening. Ja tam do niego robiłem jedno podejście i powiem ci, że no nie wytrzymałem chyba na nim więcej niż 5 tygodni, no nie? Czyli ja nie ukrywam, że ja jestem tak bardzo prostym i upatologicznym człowiekiem i chyba Adam we mnie to zaszczepił, za co mu będę dziękował do końca życia, że staram się nie przekombinowywać już teraz za bardzo i też nie bawić się w jakieś periodyzacje super wyszukane, bo też mam takie teraz wrażenie, że trochę idziemy za bardzo w science base i jest trochę za mało ciężkiej pracy, a za dużo przeliczania pewnych rzeczy i trochę się ludzie w tym gubią, że wiesz, tutaj sobie wylicza RM na dane powtórzenia, tutaj sobie oblicza, ile tam za 2 tygodnie będzie miał na danym boju dołożone, to tamto, sramto, a za mało się przykłada tego, żeby rzeczywiście ciężko trenować, bo wiadomo jak to jest, no jakby liczby nie zawsze się pokrywają z założeniami. Z rzeczywistością, możesz sobie założyć, wiesz, procent ciężaru w perspektywie tam, nie wiem, 4 tygodni, a rzeczywistość cię przygniecie po 2 tygodniu, że jednak będziesz musiał się cofnąć z tym ciężarem. A czasem jest w drugą stronę, nie? Że tak naprawdę ktoś trenuje, nie dotrenowuje, bo tak naprawdę, tak. Nie wiem, tak na niego zadziałał boost kaloryczny, środki czy cokolwiek innego, czy nawet kwestia mentalna, że po prostu czuje się na tyle pewnie, że założył sobie, że w 4 tygodniu będzie siadał 200, a mógłby siadać 240. No i co wtedy? Siadam 200, bo mam tak napisane w planie? No bez sensu, nie? Nie. Dobrze, idąc dalej, co z kwestią deloadów? Czy planujesz też stricte, w sensie w okresie oczywiście masowym, na zasadzie, nie wiem, po 6 tygodniach ktoś ma założony deload, czy robisz to na zasadzie bardziej feedbacku? Bardziej feedbacku. Jeśli ktoś mi gdzieś tam sygnalizuje, że no jest problem i raz, że z regeneracją, dwa, że z tym ciężarem i tak dalej, to dopiero wtedy zalecam, no nie? Ale tak, żeby mi było zaplanowane, to w swojej praktyce trenerskiej i pracy tego nie uskuteczniasz. Nie uskuteczniam. Okay. Dobra. Dieta w okresie masy. Jak z ilością białka, węglowodanów, tłuszczy? Białko zwykle, tak jak tam wspomniałem też wcześniej, zostawiam na takie 2-2,5 grama, no nie? Po to, żeby właśnie nie obciążać tego układu trawiennego. Tłuszcze po takim, ale mówimy o okresie masowym już po tym recovery phase? Tak, tak, tak. Już jakby zakończyliśmy sobie ten okres recovery, odbicia i już wchodzimy w taki prawilny okres masy, powiedzmy, czyli tam statycznego budowania przez okres X. No to czyli tak jak wspomniałem, z 2-2,5 grama białka na kilogram masy ciała, w sporadycznych przypadkach 3 gramy. Jeśli chodzi o tłuszcze, to tak od 0,75 do 1 grama, niekiedy troszeczkę więcej, jeśli powiedzmy, nie wiem, potrzeba podbić jeszcze trochę podaży kalorii, ale jest problem z przejedzeniem większej ilości na przykład węglowodanów, tak? To w takich przypadkach. Z tym, że ja też, tak jak tutaj chyba Dawid wspominał, dzielę to na dni treningowe i nietreningowe i
zwykle w dni treningowe daje mniejszą ilość tłuszczów, tak? Powiedzmy do tych, no nie wiem, pół grama 0,75, a w dni nietreningowe daje do 1 grama na kilogram masy ciała, albo tam, no w zależności też od tego, kto ile waży, ciut więcej, nie? Ale to są takie mniej więcej wartości i cała reszta to są węglowodany. Nie jestem ci w stanie określić zwyczajnie, jaki to jest przelicznik, bo to w zależności od danej osoby, no nie? Ale wiadomo. Zwyczajnie jest ich dużo więcej niż w przypadku pozostałych po prostu. Właśnie, no miałem Cię pytać o tą rotację, ale to już jakby pokryłeś. Tak, jest czasami tak, że wprowadzam rotację trzydniową, no nie, czyli dni wysokie, średnie i niskie, bo nie wiem, czy Dawid o tym wspominał, czy nie akurat. Pewnie w przypadku priorytetu, tak? Tak, w przypadku priorytetu, dokładnie. No nie? W dni priorytetowe mocny high carb, w dni pozostałe treningowe moderate i w dni no, nietreningowe jakiś tam low carb, tak? Znaczy, no nie low carb, ale po prostu z mniejszą podażą węglowodanów. A jak to jest ogólnie, jeżeli chodzi o, jesteś bardziej preferujesz model takiego off-seasonu klasycznego, czyli powiedzmy zakładamy sobie, nie wiem, 30 tygodni, tak jak na przykład Dawid, on woli tak robić, że na przykład 30 nawet i więcej tygodni stałej, bardzo wolnej masy, czy jesteś bardziej za przeplataniem po prostu okresów wyższych kalorii z bardzo niskimi kaloriami na zasadzie tak zwanych minikatów? Wiesz co, uważam, że 30 tygodni okresu masowego to jest bardzo długo. Nie? I tutaj w przypadku no, Dawida być może się to sprawdza, ja osobiście na sobie nie wytrzymałbym chyba tyle, no nie? Bo Dawid w tym momencie tam je chyba nie wiem, z 7000 kalorii w dzień nietreningowy i z 6,5 nietreningowy. No nie wiem jak on to liczy dokładnie, bo nie pamiętam czy wspominał, czy on ma, jak on ma policzone, pamiętasz? I to nie, też nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w związku z tym, że chyba dostaje od Kuby tak, gotowe zalecenia, to ma wszystko. No. Tak, no tak, nie? Tak. Co nie zmienia faktu, że to i tak są bardzo duże ilości tego jedzenia. I ja jedząc no nawet 6,5 koła kalorii przez, nie wiem, takie 2-3 tygodnie już zaczynam odczuwać to na swoim samopoczuciu, więc no, w perspektywie dłuższego czasu na pewno takie 30 tygodni w moim przypadku się totalnie nie sprawdzi i też w bardzo małej ilości przypadków sprawdza się u moich podopiecznych, więc staram się raczej założyć, no nie wiem, na przykład 14-16 tygodni okresu masowego, jakiś tam minikat, tak, z drastycznym ścięciem na przykład od razu na 4 tygodnie i z powrotem kolejne, wiesz, ileś tam tygodni, w zależności od tego, kiedy mamy ten deadline pod względem startu, jeżeli mamy jakiś zaplanowany, czy też nie, odpowiednio to sobie rozplanować. Jeżeli na przykład, wiem, że chcesz coś powiedzieć, jest do startu od dzisiaj rok, tak? No to mamy 12 miesięcy, czyli 56 tygodni wychodzi około chyba. Tak mi się wydaje. Tak. No ale miejmy, uznajmy tak, 4 tygodnie okresu masowego, tak? Na przykład, nie 4 tygodnie, sorry. 4 do 5 miesięcy okresu masowego, jakiś tam minikat, biorąc pod uwagę sytuacje losowe i tak dalej i kolejne na przykład, nie wiem, z 2-3 miesiące okresu z powrotem masowego i już przygotowanie pod prep. No, okej, okay, w taki sposób. Bo się o to chciałem zapytać, tak, także dobrze, że wyjaśniłeś. No, żeby zwykle nie masz tyle czasu na to, żeby jakby przeprowadzić dwa porządne okresy masowe. Musiałbyś wtedy ten start przekładać. Wiadomo, że no, są osoby, które mogą to sobie na to pozwolić, a są takie, które chcą startować też wcześniej, więc rozdzielam to bardziej na zasadzie, jeśli ktoś jest po starcie i ma ten moment, w którym jest w stanie dużo więcej z siebie wykrzesać, to ten okres masowy przedłużamy. No nie? Później robimy redukcję jakąś tam taką w mniejszym, w krótszym czasie. Nie wiem, jeszcze z 8 tygodni do 10 podbicia kalorii i już przygotowanie pod prepem, nie? To tak jak Dawid tutaj mówi, że ma 30 tygodni okresu masowego, a to jest chyba 27 teraz, tak? Czy coś takiego? Teraz już chyba zbliżał się właśnie pod 30, tak mi się wydaje. No bo ja z nim rozmawiałem chyba 3 tygodnie temu, to miał właśnie chyba 27. Okej, okay. No czyli co, on będzie chciał wychodzić pewnie gdzieś na początku przyszłego roku, tak? Coś znaczy chyba oficjalnie nic nigdzie nie mówił, a nie pamiętam, okay. czy... No ale z pewnością będzie robił teraz jakąś redukcję, czy coś w tym rodzaju, tak? Nawet jeśli mówisz, że ty rok masz 56 tygodni, no to może będzie miał jeszcze jakiś okres takiego odpoczynku, który właśnie tutaj... Miałem mówić, że chyba jeszcze będzie miał okres utrzymania. No, okres utrzymania i jeśli faktycznie zdecyduje się na starty wiosną przyszłego roku, to myślę, że koło lipca,
początków lipca będzie zaczynał jakiegoś tam No, on prowa, mówił, czyli że takie ponad 20 tygodni zakłada na no. prep, tak, żeby on był spokojny, więc myślę, że może coś No, takiego podobnie być. było chyba w poprzednim roku jego. Dobra. Jeżeli chodzi o treadmille na masie, właśnie, wcześniej to poruszyliśmy, a teraz dokończymy ten wątek. To zdarza mi się tam komuś pozwolić, nie? Ale to też ja wiem, jak to wygląda, że osoby często, gęsto, które prowadzę, też same się nie przyznają, jeżeli coś zjedzą. Więc też nie mam do nikogo wtedy o to pretensji, tak? No wiadomo, jest okres luźniejszy i tak dalej, nie bądźmy już takimi, wiesz, Asetami. 100% animal, no nie? I tylko kura, ryż i tak dalej, więc no nie zalecam. Jeśli ktoś ma jakieś, wiesz, okoliczności, czy coś tam, czy coś mu się zdarzy, to luz, no nie? Byleby to nie było, wiesz, maratonem, no nie? Tak naprawdę w tym przypadku. Jakby stricte bardzo mało osobom, które prowadzę na masie, zalecam tego treadmilla, bo podświadomie wiem, że takie rzeczy mogą się zdarzyć i występować, nie? No właśnie, tak pytam właśnie, czy wpisujesz, bo wiesz, zdarzają się na przykład, tak jak na przykład Derek, oglądałem dzisiaj, on ma 2 razy w tygodniu wpisanego cheata i no i tak ma, i tak je. I też tak robiłem gdzieś tam w okresie swojego sezonu, że miałem w piątek wpisanego zamiast ostatniego posiłku w dni nietreningowe jakiegoś tam burgera z frytkami i zawsze to był ten sam burger, te same frytki i tak dalej, więc jakby to było w dietę wliczone i pod tym względem bardziej pytam, nie? Bo wiesz, to, że ja uważam, że ja zawsze mówię, że ja nikomu nie zabraniam, ale zawsze uświadamiam, nie? Że ci, którzy robią rzeczywiście największy progres, to są osoby, które się trzymają stuprocentowo. Czyli zawsze podaję przykład, na przykład takiego, takiego Dawida, wiesz, cnoty oczywiście, bo to jest chyba taki przykład bardzo, bardzo ładny etyki pracy, trzymania się zaleceń przy tym pracy fizycznej. Więc małego ilości czasu, do tego jest tatą, więc też jakby to jest taki przykład dla mnie idealny wszystkich tych przeciwności losu, które ludzie mają w życiu, żeby mieć wymówkę, żeby nie trzymać się planu, nie? I jakby dlatego też zawsze podkreślam, że ci, którzy robią najlepszy progres, to są zdecydowanie osoby, które się trzymają stuprocentowo. Zresztą to nawet widać fajnie po Łukaszu. Nawet na 110%, nie? No, to widać po Łukaszu, nie? Że jakby predyspozycji genetycznych jako tako, wiesz, pod względem tak? struktury i tak dalej nie ma, ale wykrzesał, myślę, że 110% ze swoich możliwości do tej pory etyką pracy, po prostu. No tak, zgadza się. Dobra, teraz kardio na masie. Jak do tego podchodzisz? Czy cały rok kręcą zawodnicy, czy raczej uważasz, że okres masy to nie jest najlepszy czas na kardio? Uważam, że jest to bardzo dobry czas na kardio, nie? Bo często jest tak, że się osoby odzwyczajają, a zakręcić, nie wiem, z 4 razy w tygodniu po 20 minut, czy nawet po treningu, czy na czczo, to nie jest jakaś wybitnie duża ilość i wymaga poświęcenia nie wiadomo jakiej ilości czasu, no nie? Więc tym bardziej nawet pod względem układu sercowo-naczyniowego się to bardzo fajnie sprawdza, przydaje, zwłaszcza wśród osób, które nie mają zbyt dużej aktywności, które mają więcej kilogramów na wadze, więcej mięśni na sobie, jest to wręcz wskazane. No, mi też się wydaje, że to jest taka rzecz, która jest coraz bardziej wykorzystywana w okresach masowych, co też chyba widać i przekłada się na lepszą kompozycję zdecydowanie, jeżeli chodzi o kwestię całego off-seasonu masy, czy i tam sezonu, jakkolwiek zwał. No, środki, jak na masie, czy uważasz, że trzeba trzymać je raczej wyżej, raczej niżej? Jak to jest? Znaczy oczywiście wyżej niżej to jest kwestia bardzo subiektywna tutaj. Chodzi mi bardziej względem off-seasonu oczywiście, no bo tutaj też nie chodzi o podawanie dawek. Uważam, że trzeba dobierać środki jakby wymiernie do tego, jak ktoś pracuje, jak ktoś wygląda i na ile pozwala mu sytuacja, powiedzmy, finansowa na przykład, no nie, bo wiadomo, to też jest jakby decydujący tutaj czynnik, natomiast nie jestem zwolennikiem głoszenia teorii, że można na 125 mg testosteronu w tygodniu progresować, wiesz, cały rok, no nie, więc jakby no, nie mam za bardzo jak się wypowiedzieć tutaj konkretnie, no nie, ale trzeba mieć jakieś takie wartości ustalone i wiedzieć, no, jakby z obserwacji to po prostu wynika, no nie, jeśli
Nie rozpiszesz gościowi, który waży 80 kg, grama testa i grama bolda, no nie, tylko dobierzesz mu to tam jakoś w miarę racjonalnie. Tak samo no, gościowi, który waży 110 kg, nie napiszesz 500 testa i 500 beki. No nie? No, co do grama testa bym się może zgodził, ale co do grama bolda, to już bym że się więcej trzeba. Zastanowił. Znaczy, bo to jest taki specyficzny środek, nie? Że tak naprawdę nawet gdzieś tam Mike Arnold fajnie pisał o tym, że tak naprawdę pazurki pokazuje gdzieś tam na wyższych stężeniach, zwłaszcza, że też estr jakby boldenonu jest bardzo ciężki, nie? Więc tak naprawdę tam jak ktoś bije 800 gramów bolda, to tam wychodzi nie wiem ile. No, miligramów oczywiście, no to tam wychodzi, nie wiem, tego bolda niecałe 500, chyba 400 ileś, nie, tak naprawdę, tak, więc tak. Trzeba to też liczyć pod takim względem. Oczywiście teraz, jak zawsze jak się coś takiego powie, to później jak ktoś ci pisze, to że za mało biłem. Tak, to właśnie, to ile tej deki mam w takim razie, bo ja biłem tyle i tyle, a to nie wiem, czy było przeliczone pod estr, nie, więc no. Jakby to zawsze broń obusieczna, jak coś takiego powiesz, więc jakby, no, ale są jakby środki, które są mniej, bardziej jakby miligramowo uskutecznione, bo też wiesz, no jakby no gram, bo trenu to nie jest równoznaczne z gramem primy czy gramem boldenonu, nie? Jasne, trzeba brać też pod uwagę, bo też czasem jak ktoś zobaczy i przeliczy sobie 2 gramy środków, nie? To jest masakra po prostu, nie? No, a tak naprawdę leciał 2 razy ciężej, tylko że sobie podzielił środki i wiesz. Zresztą te ludzie tak lubią, że jak masz 350 mg 7 środków, nie ma problemu. Dasz mu no, jasne, że 2 tak. gramy w 2 środkach. Tak. Gram czegoś? No to jest to, o czym mówiłem na początku i wiesz, tam wiem, że Jewett na przykład coś takiego chyba teraz praktykuje. Oni to i, w ogóle poszli trochę i głoszą, tak. No, jest, wiesz, rozpisywanie dziennie po tam, nie wiem, 30 mg testa, 25 mg NPP, 25 mg primy i wtedy jest ok, no nie? Ale że w perspektywie tam tygodnia, to tak w cudzysłowie, no nie? Ale w perspektywie tygodnia wychodzi to, wiesz, na tyle samo, co jakbyś przybijał w jednej dawce, no to... Dobra, myślę, że to jest takie najważniejsze informacje odnośnie tego, jak wygląda twoje podejście do kwestii prowadzenia podopiecznych, więc jeżeli ktoś tutaj podziela jakby opinię, zdanie i jest sercem za tym, co Krystian wyraża i chciałby podjąć z nim współpracę, to oczywiście zapraszamy, na dole znajdziecie wszystkie linki, które gdzieś tam zaprowadzą was do social mediów, strony internetowej, YouTube'a i tak dalej, Krystiana. No. Znaczy ja bym chciał tylko powiedzieć, że ja nie jestem osobą, która jakby lubi komplikować komuś prepa, czy wiesz, ja jestem raczej taką za podejściem prostym, no nie, w sumie i nie za bardzo przekombinowanym do przygotowań zawodników, bo wiem, że to zwyczajnie się najlepiej sprawdza, nie, jakieś tam cuda na kiju i magiczne rzeczy, no to są w dużej mierze no takimi rzeczami, które mają na celu przyciągnąć po prostu klientów i żeby no wiesz, po prostu ktoś wykładał pieniądze, no nie, z własnego doświadczenia i z osób, którymi współpracowałem jako trenerami, u nikogo nie było żadnych większych cudów, między innymi też ostatnio jedna z osób pytała mnie, dlaczego przestałem na przykład współpracować ze Stefanem, a jest ona dalej jego tam właśnie zawodnikiem, to powiedziałem wprost, że tak naprawdę ta wiedza, którą on mi przekazał, czy podejście nie różni się za wiele od tego, czym w Polsce dysponujemy my, czym dysponują też inni trenerzy i tak dalej. Są jakieś tam, wiesz, utarte schematy, które praktykują wszyscy, różnice są niewielkie i w gruncie rzeczy większość opiera się o bardzo proste i od lat sprawdzone założenia. A to, co jest, że tak powiem, fajnie do przyjęcia na papierze, no to jest, wiesz, lepem na muchy tak naprawdę, żeby przyciągać do siebie klientów. Wiesz, ja myślę, że to w ogóle wychodzi wśród najbardziej znanych trenerów, takich, wiesz, czołówki, typu na przykład Jensen, bo wiem, że rozmawiałem z Marcinem Zielińskim, Jensena, nie wiem, czy jest, ale był wtedy, jak z nim rozmawiałem i sam powiedział, że jak dostał plan, to nie mógł wierzyć po prostu w prostotę, nie? To było po prostu kilka zdań napisane, to jeść, to nie jeść,
wiesz, takie no, tak było patologicznie wszystko przedstawione, że jakby ktoś donostał u nas w Polsce od polskiego trenera coś by nie takiego, uwierzył. To by nie uwierzył i pomyślał, że nie ma żadnej wiedzy, nie? No. Więc mi się wydaje, że to jest właśnie klucz do tego, żeby nie kombinować, bo im bardziej są przekombinowane plany, tym więcej jest szukanie dziury, wiesz, w całym, niż tak naprawdę jakiegoś logicznego schematu. Im też coś jest prostsze, tym jest też łatwiej wyciągać wnioski. To jest też powód, dla którego część osób zmienia trenerów, bo wiesz, jak dostajesz non-stop od trenera, nie wiem, odpowiedź, nie zmieniamy nic, albo nie wiem, jest dobrze, lecimy dalej, wiesz, i tak dalej, to część ludzi się wydaje, no po co mi taki trener, nie? No. To jest też duży błąd, ludzie, wiesz, dodają tych kalorii z tygodnia na tydzień, no bo trzeba, bo tak zasada jest, podbija środki z tygodnia na tydzień, no bo coś się musi zmienić, no bo jak to tak, nic nie robić, nie? I to jest tak, kurczę, no wiesz, ciężko mi to zebrać w słowa, ale ty najlepiej wiesz, jak to jest, no bo też dużo dłużej pewnie ode mnie prowadzisz zawodników i wiesz, że w większości przypadków to jest pilnowanie tylko tego, żeby nie robili głupot, tak naprawdę. Tak, zgadza się, no, bardzo ładnie to ująłeś. No, to o to tylko chodzi, nie, że ale każdy... Ale też wiele osób na przykład zauważa to, no, nie, z którymi ja współpracowałem czy współpracuję, że potrzebują kogoś do tego, żeby samemu nie robić bzdur, no nie? Mhm. I to się w dużej mierze sprawdza, no to nie ma co się czarować, nie? No to jest właśnie taka rzecz, która chyba najbardziej wyciągnąłem z współpracy z Adamem, oprócz tego, że nauczył mnie wszystkiego, co no. Wiem praktycznie, począwszy od wiedzy teoretycznej przez zastosowanie praktyczne, to tak naprawdę też dużo osób teraz się, wiesz, tam zaszokowanych, że czemu już tam Adam mnie nie prowadzi tak per se, tak naprawdę Adam mnie tak nie prowadzi, że ciągle do niego piszę i się wypytuję, więc może by nic się nie zmieniło, ale prawda jest taka, że to chodzi tylko o taki spokój głowy, nie? I nie przekombinowywanie spraw, które nie wymagają przekombinowywania. I jak myślę, że w tym się jakby to wszystko zachowuje, to też na przykład, wiesz, Łukasz jest taką osobą, która głowę ma bardzo chłodną i dlatego też chyba nie potrzebuje nikogo, żeby go gdzieś tam pilnował, bo no, jak wiesz, co robisz, wiesz, no, ty byś mógł też się sam pilnować, gdyby pewnie nie fakt końcówki i tak dalej, nie? Bo to jest tak, zawsze... Znaczy ja powiem ci, że teraz no. Się na przykład sam pilnuję, jakieś tam te założenia sobie ustaliłem i jestem w nich, powiem ci, że nawet bardzo twardo utwierdzony, no nie? Także nie kombinuję, nie ten, jakby z ilością ani środków, ani tak naprawdę jedyne co to cardio. Chcę robić dużo, bo zwyczajnie gdzieś to zaniedbałem, ale tak to no, żadnych sobie, wiesz, nie wiadomo jakich tutaj zaleceń czy założeń nie postawiłem, które byłyby nie wiadomo czym. Kosmosu, nie? To wiesz dokładnie. Doktor Scott Stevenson ma książkę Bielma Bodybuilding Coach. I właśnie cała książka w zasadzie się zamyka w tym, żeby sobie założyć jakieś założenia. Ja masło maślane, ale wiadomo o co chodzi i się tego trzymać, nie? Jakby to jest clue bycia prowadzonym i prowadzenia samego siebie, nie? Bo też możesz mieć najgłupszy plan na świecie, ale jak się go trzymasz, to przynajmniej wyciągniesz z tego wnioski, a jak masz codziennie najlepszy plan na świecie, ale go codziennie zmieniasz, to ani do niczego nie dojdziesz, a ani też nic z tego nie wyciągniesz, nie? Dokładnie. I tym pięknym tą piękną sentencją myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Z 2 godziny ponad na pewno. 2 godziny 12 minut mi pokazuje, przy czym chwilę dodaliśmy sami, więc nie wiem ile jest rzeczywistego czasu, ale na pewno będzie co oglądać. Także serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania, szerowania kanału. Dalej do korzystania z naszych kodów na Muscle Power. Zawsze się cieszę, jak mogę to powiedzieć, bo nagrywam z kimś z ekipy, że tak powiem. Zapraszam oczywiście na sociale tutaj do Krystiana, do lajkowania, komentowania, szerowania i tak dalej, bo też widziałem, że się wziąłeś mocniej troszeczkę za YouTube'a, z czego jestem bardzo zadowolony, bo mam co oglądać na cardio. Także to od nas tyle. Dzięki bardzo. Trzymajcie się i cześć. Ja również dziękuję.